Studenckie naukowe koło terapeutów przechodziło, myślę, bardzo taki trudny moment, który dotyczył nas wszystkich, to znaczy pandemii, ale jak już ruszyło, to z grubej rury, przepraszam za wyrażenie, ponieważ moje drogie członkini koła pod wodzą Eweliny Trusiuk, obecnej tutaj, wpadłem na taki bardzo ciekawy pomysł panelu dyskusyjnego, na które Państwa właśnie zaprosiliśmy, czyli schizofrenia a opętanie. I teraz jest to panel, który od samego początku budził dużo emocje nasze, ponieważ tytuł jest troszkę zaskakujący, myślę. Natomiast zaprosiłyśmy dość szybko do współpracy obecnego tutaj doktora Michała Pociernika, który mówi, że występuje tutaj w roli filozofa, ale też jest teologiem pod spodem, ale nie miałam o tym nie mówić, więc nie będę. I teraz... Król trojański w mieście filozoficznym. Zawsze. Ale dlaczego w ogóle to spotkanie? Studenckie naukowe koło terapeutów reprezentuje taki kierunek, który się nazywa psychoprofilaktyka. I troszczymy się, myślimy o tym, żeby troszczyć się o zdrowie, myśląc o tym, że zdrowie jest to dobrostan, który składa się z różnych przestrzeni. Z jednej strony zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego, emocjonalnego, społecznego, ale również zdrowia duchowego. I tak się składa, że nasza dusza też może chorować. Nasze emocje mogą chorować, nasze ciało może chorować. I co robić, żeby troszczyć się o to, aby choroba była chorobą uleczalną? Aby choroba dawała się okiełznać, myślę, tak też powiem. Sama kwestia zdrowia jest jakby takim czynnikiem, który leży u podstaw profilaktyki, myślenia o profilaktyce. I rozmawiając z obecnym tutaj doktorem Michałem Pociernikiem na różnego rodzaju spotkaniach przed tym wydarzeniem, doszliśmy do takiego wniosku, że elementem, który chcielibyśmy wskazać jako taki kluczowy na dzisiejszym naszym spotkaniu, no właśnie jest to zdrowie, ale też cierpienie. Bo cierpienie może mieć różne formy, ale też osoba cierpiąca poszukuje różnych źródeł wsparcia. I tym wsparciem z jednej strony będzie prawnik, tym wsparciem, który poukłada pewne rzeczy formalnie, tym wsparciem z innej strony będzie filozof, który opowie o sensie. Tym wsparciem będzie lekarz psychiatra. Nie. To jest bardzo optymistyczna wizja, że o twoim sensie. Ale to ci, jakby myślenie o tym, kim jesteś, usensowne twoją obecność tutaj. Przepraszam. Dalej jestem kobietą. Nie, podziękam. No dobra. W każdym razie... Ale oczywiście to też jest kwestia ojca czy księdza, bo są różne drogi, których szukamy wsparcia jako ludzie, którzy cierpimy, a myślę, że cierpienie dotyczy każdego z nas tak na pewno sprawę w mniejszym czy większym stopniu na różnym etapach naszego życia. Więc chciałabym bardzo podziękować za zgodę na organizację. Jeszcze raz powtórzę to, jak dzisiaj miałam okazję zetknąć się z panem doktorem Arturem Ciebolowskim. Jędrzejewskim, przepraszam. Ja miałam oddać prowadzenie, a jestem trochę zestresowana mimo wszystko, także przepraszam za to. Bardzo teraz mi jest źle z tego powodu, że zapomniałam nazwiska, ale bardzo przepraszam. W każdym razie, jak się spotkaliśmy, to mówiłam o tym, że to jest trochę taka szalona impreza, ale bardzo, bardzo dziękuję władzom naszej uczelni za wyrażenie zgody na jej organizację. I także tutaj na ręce pani prorektor Jany, no właśnie, Barański-Gęsiarz, przepraszam. Pani profesor, bardzo dziękuję za zgodę i za takie zielone światło. Witam Państwa serdecznie na panelu dyskusyjnym Schizofrenia a opętanie. I głos przekazuję prowadzącemu to spotkanie
doktorowi Michałowi Pociennikowi. Drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, zapraszam do stołu panelowego. To może od lewej. Pan doktor Artur Jędrzejewski, psychiatra. Pan doktor Jan Cichorski, prawnik. I ojciec doktor Marcin Ciechanowski, egzorcysta. Czy to lobby? Nie, spokojnie. Panowie, dwa mikrofony do dyspozycji. Ja sobie bezczelnie spróbuję zawłaszczyć jeden. Będzie mi łatwiej. Drodzy Państwo, szukałem jakiegoś takiego, jakiejś dobrej myśli, czy jakiejś dobrej intuicji na początek. Dosyć szybko przyszedł mi pewien do głowy pewien cytat z Tischnera, w której on próbuje scharakteryzować własną filozofię i co ciekawe dosyć mocno odwołuje się do Antoniego Krępińskiego, to jest myślę mocno w temacie, w którym Tischner upatruje wręcz takiego rasowego polskiego filozofa par excellence, takiego, który rzeczywiście z praktyki bardzo dużo jest w stanie powiedzieć, czy dużo uchwycił z problemu właśnie człowieka cierpiącego, o którym powiedziała Ada przed chwilą. Ja przeczytam ten cytat i z niego zrodzi się pierwsze pytanie, czy pierwsze pole problemowe. Słuchajcie, drodzy Państwo, Tischner pisze, tak, to jest ze wstępu do myślenia według wartości, słynna książka Tischnera. Wydaje mi się, że przed wszelkim filozofowaniem, zwłaszcza u nas, trzeba dokonać istotnego wyboru. Trzeba wybrać z tego, o czym myśleć można, to, o czym myśleć trzeba. Ale to, o czym myśleć trzeba, nie przychodzi u nas z kart książki, lecz z twarzy zaniepokojonego swym losem człowieka. Kiedyś filozofia rodziła się z podziwu dla otaczającego świata, Arystoteles. A potem także zwątpienia, Kartezjusz. A teraz na naszej ziemi rodzi się ona z bólu. O jakości filozofii decyduje jakość bólu ludzkiego, który chce filozofia wyrażać i któremu chce zaradzać. Kto tego nie widzi, jest bliski zdrady. To nie jest chyba domena tylko i wyłącznie filozofii, że ona próbuje się zmierzyć z ludzkimi cierpieniami, traumami, trudem egzystencji. Wszyscy trzej paneliści zaczynają, czy właściwie spotykają się w swojej praktyce, no właśnie, z człowiekiem cierpiącym, który przychodzi i zwraca się po pomoc. Szuka jakiegoś ratunku, jakiejś drogi, wskazówki. Natomiast proszę zauważyć, że kategoria człowieka cierpiącego nie jest wcale oczywista. No bo kto to jest właściwie człowiek cierpiący? Co to znaczy być człowiekiem cierpiącym? Czym jest cierpienie? I to jest moje pierwsze pytanie, które kieruję do panów. Jak wy definiujecie w swojej praktyce, w swojej pracy zarówno no właśnie praktycznej, ale też i w takim namyśle teoretycznym, bo jestem głęboko przekonany, że reflektujecie nieustannie nad tym, co robicie. Jak definiujecie człowieka cierpiącego? Mówiąc prościej, kto właściwie zwraca się o pomoc do psychiatry, do prawnika, do egzorcysty? Jak definiujecie tego, który szuka u was pomocy, który szuka u was ratunku? Który z panów ma ochotę? Może ja zacznę. Myślę sobie, że to kwestia cierpienia jest bardzo indywidualna. I dla każdego człowieka cierpienie jest czymś innym, czymś odrębnym. Dla jednego cierpieniem jest to, że nie wiem, stracił pracę i nie wie, co dalej zrobić. Dla drugiego cierpieniem jest to, że nie wiem, odeszła od niego żona, tak, i nie może się spotykać ze swoimi dziećmi. Dla trzeciego cierpieniem jest to, że dzieje się z jego psychiką coś
niezwykłego, dziwnego, czego wcześniej nigdy nie doświadczył i stanowi to dla niego dużą zagadkę i duży dyskomfort, tak? I wtedy szuka jakiejś pomocy. Także myślę, że tutaj kwestia cierpienia jest bardzo taka zniuansowana i wielobarwna, że tak powiem. I tutaj no, każdemu z tych osób cierpiących coś innego trzeba zaproponować, tak? Jakieś inne, inną pomoc, inne rozwiązanie. To tak na wstępie. Proszę Państwa, ja może Państwu powiem o sytuacji, która dzisiaj mnie, dzisiaj mi się przydarzyła. Zadzwoniła do mnie niewątpliwie osoba głęboko cierpiąca, która mnie prosiła o pomoc, ale nie w sferze prawnej, bo ja całe swoje życie zawodowe związałem z prawem medycznym, później zaczęła się specjalizacja w prawie psychiatrii, może dlatego tutaj jestem. Natomiast zadzwoniła do mnie moja była promotor mojego doktoratu, która chciała za moją pomocą znaleźć psychiatrę dziecięcego dla koleżanki jej córki, która była po próbie samobójczej. I niewątpliwie tamta osoba cierpiała. Może to jest dla niej było to cierpienie bezpośrednie, mimo że ona nie doświadczyła takiej traumy jak ta córka. No udało się tutaj załatwić pomoc dla tej dziewczyny. Natomiast no, tutaj ja bardziej się spotykam, proszę Państwa, z osobami, które są w otoczeniu osób w kryzysie psychicznym. Tak to może szeroko zdefiniujemy, niekoniecznie w spektrum schizofrenii. I tym osobom staram się pomóc, bo czasami osoby, które są zgodnie z definicją zaburzenia psychicznego właśnie w takim stanie, one nie widzą problemu. Mimo że obiektywnie one cierpią, subiektywnie nie mają poczucia tego cierpienia. Ja może Państwu taki dam jeden przykład z mojej praktyki zawodowej, bo przez lata też miałem obsługę prawną szpitala psychiatrycznego. A pan w wieku około 30-35 lat, w środku nocy, po zażyciu psychotropów, jakiś dopalacz, przepraszam, biega w domu z siekierą i rozwala łóżko, na którym spała jego żona czy partnerka. Dziecko stara się włożyć do szuflady. Szczęśliwie dziecko się nie mieści w tej szufladzie. Rozbija ściany tą siekierą, w drugiej ręce ma nóż. Został przyjęty w trybie nagłym, bez zgody, do szpitala psychiatrycznego. No, minęły 2-3 dni, został zdetoksykowany i został zwolniony, bo nie było podstaw do dalszej hospitalizacji w Gęborze. Przekazany zresztą policji. I pan nie widzi w tym wszystkim problemu. I nawet twierdzi, że tak krótka hospitalizacja oznacza, że on w ogóle nie ma problemów psychicznych. I pozwał szpital o 100 tysięcy za bezpodstawną hospitalizację. To jest też przykład, że osoby, które cierpią, bo ta osoba niewątpliwie też cierpi, nie zawsze uświadamiają sobie to, że cierpią i wymagają pomocy. Odnośnie do tematu cierpienia, no nie jestem filozofem. Myślę, że cierpienie to jest wtedy, kiedy ktoś doświadcza jakichś deficytów, braków po prostu. Może być cierpienie z braku zdrowia i ty do lekarza, prawda, z braku pomocy jakiejś, czy duchowego, prawda, no,
każdy ma jakiś brak, w związku z tym uważam, że każdy człowiek jest cierpiący i w jakiś sposób ja też jestem człowiekiem cierpiącym. Nie mówiąc o dentyście. Papież Benedykt XVI powiedział, że nie boi się nikogo, tylko dentysty. Więc mam prawo również. Więc myślę, że definicja osoby cierpiącej to jest taka, która przeżywa jakieś braki, niekoniecznie sobie musi z tym radzić. No i idę po jakąś pomoc do kogoś, chociaż no, nie jestem też psychologiem, ale widzę w swojej posłudze, że nieraz cierpienie, które ktoś przeżywa, pomaga sobie wtedy, kiedy innym też pomaga. Jest taka maksyma łacińska, bardzo piękna, frustra vivit fine mini prodest, czyli próżno czy pusto żyje, kto nikomu nie pomaga. I z tego może jest stan frustracji, chociaż nie wchodzę nie na swój temat, ale widzę w takiej swojej posłudze, że kiedy ktoś zaczyna nie dla siebie tylko żyć, tylko dla kogoś żyć, to wtedy najbardziej też samemu sobie pomaga, bo wtedy może widzi też sens swojego życia odnośnie do sensu. Ale myślę, że osoba cierpiąca to jest taka, która doznaje jakichś różnych braków. To ja podrążę w takim razie temat, bo panowie trochę zręcznie ominęli jakby kluczowe pytanie. Bo oczywiście możemy dyskutować nad tym, kim jest człowiek cierpiący, czym jest cierpienie i tak dalej. Natomiast no do panów trafia z reguły jakiś konkretny człowiek i on z jakiegoś powodu trafia do któregoś z was. Nie gdzieś w ogóle, tylko z jakiegoś powodu trafia do któregoś z was. A panów spojrzenie no jest określonym tym spojrzeniem, tak? No bo tutaj ojciec mój nie będę wchodził na swoje podwórko. No i właśnie pytanie, w jaki sposób ten cierpiący człowiek, albo ewentualnie ludzie, którzy wspomagają tego cierpiącego człowieka, wpadają na pomysł, że właściwym podwórkiem, na którym należałoby danemu człowiekowi pomóc, no jest właśnie podwórko któregoś z panów, tak? Bo to jest fundamentalny wybór. No dobra, okej, cierpię, mam problem, albo nie widzę tego problemu, inni go widzą, no to teraz gdzie szukasz pomocy? Tak? Żeby było jasne, my mamy tutaj przedstawicieli trzech sektorów, powiedzmy, pomocowych, pewnie by dało radę postawić więcej, nie? Terapeutę, być może współcześnie także, nie wiem, doradcę filozoficznego czy terapeutę filozoficznego, bo takie nurty też się pojawiają, być może coacha, być może mentora i tak dalej, nie? Dlaczego ten człowiek trafia ostatecznie do któregoś z panów i na czym polega specyfika jakby tej oferty pomocowej, którą panowie dysponujecie, czy oferujecie, tak? Ja bym tak zaczął może od takiej uwagi, że tak naprawdę właśnie takie rozdzielenie tych pomocy, takie rozczłonkowanie tego, taka separacja jakby nie jest dobra. Być może w pewnych zakresach, że tak powiem, jest czasami potrzebna, ale tak jak zastanawiałem się, tutaj jak dostałem zaproszenie na ten panel dzisiejszy, to się tak zastanawiałem, co tak naprawdę powinno być jakby takim sensem i podsumowaniem. Nie chcę już do niego przechodzić, bo jeszcze mamy sporo czasu na dyskusję, tak? Ale od razu mi się jakby nasunęło coś takiego, że te wszystkie nasze, że tak powiem, działki, które reprezentujemy, te dyscypliny, które reprezentujemy, tak naprawdę powinny być połączone, żeby pomóc człowiekowi w różnych aspektach jego życia i cierpienia, o którym mówimy. Tak? A często jest tak, że właśnie jest pewnego rodzaju rozdzielenie, separacja i taka wręcz albo nieufność wobec, że tak powiem, drugiej strony, drugiej dziedziny, albo wręcz jakieś takie, no nie wiem, podkopywanie, tak, czy jakaś taka, że tak powiem, no niezbyt przyjazna atmosfera, bo spotkałem się z sytuacjami takimi, gdzie jeden ze znajomych psychiatrów obraził się wręcz, że tak powiem, na rodzinę pacjenta, czy nawet na samego pacjenta, tak? Bo usiłował go leczyć z powodu właśnie tam zaburzeń psychotycznych. Kilka tam, że tak powiem, tygodni przychodzili do niego. On się starał jak mógł, że tak powiem, zmagał się tam z różnymi trudnościami. To leczenie jakoś słabo wychodziło. Zmieniał jeden lek, drugi lek, trzeci lek. Miał jeszcze tam jakieś następne pomysły. A rodzina nagle w pewnym momencie powiedziała,
słuchajcie, to chyba jest nie to. To chyba po prostu jest inny problem, tak? I zadecydowali, że pójdą do księdza, tak? Że pójdą do księdza po egzorcyzmy. No więc ten lekarz zareagował tak bardzo właśnie emocjonalnie i powiedział, no to ja tutaj wymyślam jakieś najcudowniejsze sposoby, najnowsze leki i w ogóle nie wiadomo co jeszcze, staję na głowie, a wy robicie mi taki tutaj afront i idziecie zupełnie do, tak powiem, osoby z innej bajki, przecież to jest w ogóle bez sensu, tak? No, ja w dyskusji potem z tym kolegą powiedziałem, że to wcale nie było bez sensu. No oczywiście, że tak powiem, nasze zdania pozostały różne, ale uważam, że właśnie no, człowiek może poszukiwać różnych rozwiązań, tak? Czasami nawet jakichś, można by powiedzieć, nie wiem, dziwnych, tak? Czy takich niestandardowych, czy takich, nie wiem, bardzo, bardzo indywidualnych, które po prostu uważa, że to jest w stanie mu pomóc, czy rodzina uważa, że to jest w stanie pomóc tam członkowi rodziny, więc czegoś takiego poszukują. Więc od tego jakby tutaj chciałbym też wyjść, że ja stoję na stanowisku, że te nasze dziedziny powinny się właśnie zbliżać i jakoś tak współpracować ze sobą, a nie się separować i, że tak powiem, naburmuszać na siebie i jakoś tam walczyć ze sobą, tak? Bo każda osoba, która się zgłasza z różnymi problemami, z różnymi cierpieniami, no oczekuje jakiejś pomocy, jakiegoś takiego właśnie zastanowienia się, co by było tutaj, nie wiem, najlepsze, najwłaściwsze, a jak jedna metoda nie działa, to może jakaś inna by podziałała, tak? A jak druga nie działa, to może jeszcze coś by można było zaproponować i wymyślić być może wspólnie, tak? I to moim zdaniem jest takim clue dla mnie osobiście. Ale problematyczność pierwszego wyboru jednak pozostaje, tak? No bo kogoś najpierw, no nie da rady zwrócić się, że zbieramy trzech panów, tak? Teraz słuchajcie, ja mam taki problem, jakbyście mogli między sobą ustalić, kto najlepiej pomoże. Kto najlepiej pomoże, albo do kupy wymyślić jakieś takie kompleksowe rozwiązanie. Myślę sobie, że takie to by było ciekawe, tak? Aha. Takie, że tak powiem, nie wiem jak to określić, oddziały rozpoznawcze, psychiatryczno, tak, lotne brygady, psychiatryczno-prawniczo, duchowne mogłyby powstać, tak? Natomiast myślę sobie, że to są, tak? To zaraz ojciec powie. To by może było. Lokowanie produktu będzie. To by może było rzeczywiście bardzo istotne. Na przykład teraz tak skojarzyłem, jak ojciec powiedział, że są. Na przykład model psychiatrii fińskiej jest taki, że jakby cała ekipa, bardziej jednak medyczna, tak, ale powiedzmy tam, nie wiem, lekarz, psycholog, pielęgniarka, jakiś tam asystent społeczny, jadą do pacjenta, jeżeli jest zgłoszenie jakiegoś pacjenta, że sobie tam nie radzi ze swoją psychiką i coś się z nim dziwnego dzieje, to ta ekipa tam, powiedzmy, tych czterech osób jadą do niego wspólnie, tak, siadają z tą rodziną, zastanawiają się, w jaki sposób można temu człowiekowi pomóc na różne właśnie, w różnych kwestiach, i w kwestii zdrowotnej, i w kwestii, nie wiem, finansowej, i w kwestii rodzinnej, tak, jak ustalić tam, jak, że tak powiem, zbudować wokół niego jakąś taką pozytywną grupę wsparcia, żeby on mógł z tego problemu psychicznego najczęściej wyjść, tak? Więc to taki model też jest mi bliski, powinniśmy go też promować jakby tutaj, tak? Natomiast to co pan doktor mówi. Pan doskonale sobie wie, że doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że u nas tak zwana psychiatria środowiskowa, ona jest na etapie raczkującym. Statut następny. Uh-huh. Tutaj CZP, Centra Zdrowia Psychicznego, one są dopiero tworzone. To prawda. I do modelu fińskiego, to proszę Państwa, myślę, że lata świetlne. No daleko na pewno, ale jakby no, miejmy jakiś, że tak powiem, cel, tak? Oczywiście, jakiś ideał. Należy dążyć. Ale proszę Państwa, jeżeli w Holandii, jeżeli bardzo rzadko to następuje, ale w szpitalu, to znaczy na oddziale psychiatrycznym jest stosowany przymus bezpośredni, tam cały zespół później jest terapeutyzowany, bo pracownicy zespół stosujący, tak? Dokładnie tak. Bo
Oni przeżywają traumę, że muszą zastosować przemoc, siłę wobec tego pacjenta. U nas w szpitalach psychiatrycznych nie dosyć, że przymus w najbardziej drastycznej formie unieruchomienia w formie co do zasady pasów. Czyli przywiązania pasami pacjenta do łóżka. Dokładnie, bo ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wskazuje 4 formy przymusu bezpośredniego. To jest przytrzymanie, przymusowe podanie leku, unieruchomienie za pomocą pasów, kaftana, bądź prześcieradeł, bądź uchwytów. I ostatnia to jest izolacja. Ale przymus bezpośredni jest niestety, ale nagminnie stosowany. I jest to przymus wielogodzinny. Dlatego są przepisy, które mówią o całej procedurze przedłużania. Tak, to trzeba co 15 minut sprawdzić. Ale panie doktorze, to jest fikcja. Często niestety tak. Nie, to jest fikcja. Ja miałem kiedyś, proszę państwa, spotkanie z konsultantami wojewódzkimi do spraw psychiatrii na zaproszenie profesora Gałeckiego, konsultanta krajowego w Ministerstwie Zdrowia, gdy wchodziłem taka bardzo duża nowela ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Był tam również pan rzecznik praw pacjenta, pan Bartłomiej Chmielowiec, i rozmawialiśmy właśnie o przepisach dotyczących przymusu bezpośredniego. I ja powiedziałem panu ministrowi Chmielowcowi, że przepisy, które mówią o kontroli co 15-minutowej, bo taki jest obowiązek ustawowy nałożony na pielęgniarki, sprawdzania stanu somatycznego pacjenta, jest fikcją, jest totalną fikcją. I wtedy niesamowite oburzenie pana ministra Chmielowca. Panie doktorze, jak pan może mógł tak mówić? Mówię, panie ministrze, ja mogę tak mówić, bo pracuję w jednym z największych szpitali psychiatrycznych w Polsce. I mam, że tak powiem, spojrzenie na to od środka. Jeżeli mamy oddział przyjęciowy, ogólnopsychiatryczny, w którym jest powiedzmy 36 łóżek, gdzie są dostawki, gdzie jest stosowane naraz, bo to jest oddział przyjęciowy, powiedzmy od 4 do 5 przymusów w formie unieruchomienia, a mamy 2 pielęgniarki, to jak pan sobie wyobraża zastosowanie tego przepisu, które nakazuje co 15 minut sprawdzać stan pacjenta unieruchomionego? No, wtedy by musiały odejść od tych pozostałych 30 pacjentów, tak? I zajmować się tylko tymi zabezpieczonymi. Tak? Te 15 minut to jest nie tylko na stwierdzenie, jaki jest stan, ale również odnotowania w dokumentacji medycznej w karcie przymusu bezpośredniego. Tutaj pan doktor też poruszył świetny temat. Myślę, że na ten temat mogło być odrębne spotkanie. Czy lekarz, w szczególności lekarz psychiatra, może, ma prawo obrazić się na pacjenta? Zwłaszcza pacjenta, którego zdiagnozował jako z zaburzeniami psychicznymi. Bo ja nie mówię, czy to były psychotyczne, czy inne, ale no to szerokie spektrum zaburzeń psychicznych. Jak to się ma do etyki zawodu? A wracając do pytania, bo troszeczkę powiedziałem, ale jestem bardzo mało mówny. Wracając do pytania, niesamowita by była taka właśnie synergiczne współdziałanie tutaj, zarówno od strony duchowej, od strony zdrowia psychicznego i od strony opieki prawnej w zasadzie. Bo proszę państwa, do mnie przychodzą powiedzmy dwa rodzaje grup osób. I z reguły, i nie z reguły, zawsze. To nie są osoby, które potrzebują pomocy bezpośrednio dla siebie. I albo to są członkowie rodziny, czy też w szerokim tego słowa znaczeniu osoby najbliższe, które chcą wyciągnąć kogoś ze szpitala psychiatrycznego i dokładnie
przeciwstawnie, biegun przeciwstawny, te, które chcą umieścić. Dokładnie. I taki jest spektrum, że tak powiem, mojego działania. To ja, jeśli mogę do tego, chciałbym dopytać w tym miejscu, jak z perspektywy polskiego prawa wygląda podejście do właśnie do pewnego rodzaju kompleksowej opieki związanej ze zdrowiem, także psychicznym i uwzględniania właśnie różnych punktów widzenia w bardzo konkretnym problemie. Jeśli chodzi o psychiatrę, nie ma żadnego problemu, żeby psychiatra został biegły. Tak, żeby został powołany na biegłego. Mamy takie przypadki. Czy jest możliwe, że w sądzie zostanie powołany egzorcysta jako biegły? No, pojawia się jakiś tam kontekst, tak? Nie wiem. Proszę Państwa, pytanie jest z tej natury, o których Homer powiedział: boję się Greków, nawet gdy składają dary. A to był taki właśnie dar konia trojańskiego. Proszę Państwa, niewątpliwie oczywiste jest, że lekarze, w szczególności lekarze psychiatrzy, byli i będą biegłymi sądowymi, czy to biegłymi ad hoc, czyli nie wpisanymi na listę prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, czy też z listy. W niektórych przypadkach nie ma innej możliwości, musi być lekarz psychiatra jako biegły. Chociażby artykuł 202 Kodeksu Postępowania Karnego, który mówi o tym, że wyłącznie o stanie zdrowia psychicznego sprawcy przestępstwa może orzekać para biegłych, czyli co najmniej dwóch biegłych, w żaden sposób ze sobą niespokrewnionych, nie będących również w związku małżeńskim. Do tego co do zasady dobiera się jeszcze psychologa. I to jest zespół do wydawania opinii. Natomiast pytanie tutaj od pana doktora, czy egzorcysta może być biegły? Myślę, że nie ma przepisów zabraniających. A są przypadki, da radę pokazać przypadki, gdzie tak było? Nie znam takich przykładów. A byłoby to potrzebne? Nie wiem. No właśnie. Nie wiem. Bo nie. Proszę Państwa, na jaką okoliczność miałaby być opracowywana i składana do sądu opinia, nazwijmy to biegłego egzorcysty. Bo rozumiem, że taki egzorcysta byłby biegłym ad hoc, tak? Nie wpisanym na listę prezesa, ale taki, no, który ze względu na swoją szczególną wiedzę, szczególne umiejętności, szczególne właściwości może w danej dziedzinie mieć wiedzę ekspercką. Bo taka jest w zasadzie definicja biegłego spoza listy, tak zwanego biegłego ad hoc. Myślę, że jeżeli by... Podam okoliczność, która mogłaby być, też wymyślam ad hoc, ale wydaje mi się, że dosyć ciekawa, na okoliczność wiedzy, którą zdobył w trakcie egzorcyzmu, która mogłaby mieć... Teraz pomijam na moment kwestię, czy egzorcysta może taką wiedzę ujawnić, jaką ona... Nie, nie. No właśnie, nie? Ale ta okoliczność... Ale tutaj myślę, że mamy kolizję i egzorcysta, bo proszę pozwolić się też, ja przy okazji staram się myśleć nad tym, co mam powiedzieć. Jeżeli taki egzorcysta byłby osobą duchowną, bo czasami zdarzają się egzorcyści świeccy. Jeżeli byłby osobą duchową... Znaczy nie w kościele katolickim, tak? Tak. Aczkolwiek zdarzają się. Tak, zdarzają się oczywiście. To myślę, że co prawda to nie jest subsignum confessionis pod tajemnicą spowiedzi, bo tutaj egzorcysta nie udziela sakramentu pokuty,
ale myślę, że to jest tak związane z działalnością, że egzorcysta powinien chyba odmówić. Ale z drugiej strony, nie ma też chyba jakby odniesienia do przepisów prawa, tak? Nie ma takich przepisów prawnych, które by mówiły, bo przepisy prawne mówią, jeżeli ktoś jest chory psychicznie i popełnił przestępstwo, to musimy go potraktować inaczej. Nie możemy. Inaczej, jedno zastrzeżenie, panie doktorze. No tak, mówiąc inaczej, nomenklaturowo. Osoba chora psychiczna, która jest w chwili czynu nieoczytana, popełnia wyłącznie czyn zabraniony, nie przestępstwo, bo nie ma winy. Natomiast ja tak mówię trochę na skróty, okay, tak? Okay. Musimy go potraktować inaczej niż powiedzmy tam człowieka, który jest zdrowy psychicznie i nie wiem, kogoś zabił albo ukradł, albo coś tam innego zrobił. Inaczej, ja musiałem sprostować, przepraszam bardzo Państwa, pana doktora, ale na sumieniu by mi się prawnicze wyrzucało, gdybym tego nie sprostował, że osoba, która w chwili czynu, dokonania czynu jest osobą niepoczytalną, ona popełnia wyłącznie czyn zabroniony, a nie przestępstwo. Wobec tego takiej osoby my nie możemy karać. Ale musimy ją leczyć. Tak, ale wtedy zachodzi pytanie, czy ten czyn był na tyle wysokiej szkodliwości społecznej, że mamy obowiązek, sąd ma obowiązek zastosować ze względu na tam 93G kodeksu karnego, taki artykuł jest, ma obowiązek zastosować izolacyjno-leczniczy środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, czytaj po ludzku w szpitalu psychiatrycznym, ponieważ zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że wskutek tych, nazwijmy to szeroko, zaburzeń psychicznych, on będzie popełniał nadal te czyny zabronione. Zgadza się. Proszę zauważyć jedno, że środek zabezpieczający w postaci detencji ma dwa cele. Izolację od społeczeństwa, czyli ochronę społeczeństwa przed osobą niebezpieczną z powodu zaburzeń psychicznych oraz leczenie tej osoby, która przestała być niebezpieczna. Dokładnie. Ale nie do tego chciałem się odnieść. Chciałem się odnieść do tego, że w przepisach prawnych nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo pod wpływem opętania albo pod wpływem nawiedzenia swojego ducha, to wtedy robimy to, to, to i to. Nie ma. Nie ma czegoś takiego. Zresztą jak... Dajmy może ojcu się. Nie, do ojca ja mam w takim razie dwa pytania, bo prośbę o to, żeby ojciec wrócił do tego, co padło o zespołach, które starają się kompleksowo podchodzić do osoby cierpiącej, która przychodzi o pomoc, bo no, to by dawało bardzo konkretne przykłady, że rzeczywiście ma miejsce taka pomoc, o jakiej panowie mówili. No i druga rzecz, że ojciec się trochę wystraszył, że miałby być biegłym, powołany na biegłego, więc prośba o wskazanie perspektywy, jak ewentualnie właśnie wygląda kwestia możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie egzorcyzmu, czy w ogóle ulokowania tego rodzaju działalności w sferze prawnej. No są takie kościele, w niektórych diecezjach, przynajmniej w naszej niestety nie ma, ale są takie zespoły właśnie koordynacyjne, gdzie jest ksiądz, jest też jakaś grupa tam modlitewna, która też asykuruje modlitwą czy postem, niekoniecznie nawet jest przy pacjencie, który przychodzi, ale w ogóle pomagają w taki sposób duchowy. No ale też jest Stowarzyszenie Psychologów Katolickich, więc oni razem koordynują, tak jest na przykład na Bednarskiej w Warszawie, nie? Takie centrum. Jest ks. Andrzej Grewkowicz jako egzorcysta, ma też jakiegoś tam lekarza, psychiatrę, zespół psychologów katolickich, no i osoby tam ze wspólnoty, więc takie coś jest, prawda? Ale no tutaj Częstochowie tego nie ma, chociaż myślę, że takie zalecenie Kościoła nawet, no może nie ma formalnego, ale w zamyśle jest takie coś. Biskup Andrzej Czaja, który jest od tych spraw troszeczkę i od Komisji Nauki Wiary przy Episkopacie Polskim i tutaj nieraz się spotykamy
tam coś ustalać, to on właśnie byłoby, mówi, że najbardziej wskazany, że takie coś było, ale niestety nie ma, przynajmniej tutaj w naszej diecezji, archidiecezji, no ale ja nieraz proszę, a może nawet częściej proszę, żeby ktoś udał się do lekarza i potem przyszedł, niż nie proszę, żeby ktoś nie poszedł. W związku z tym, no, w taki sposób działamy, nie? Znaczy, przynajmniej ja. Myślę, że inni egzorcyści też mamy co jakiś czas zjazdy co pół roku, więc mamy też, może jakiś tam psychiatra nieraz przyjeżdża i też pewne rzeczy nam mówi, ale, no, ale ja nie jestem lekarzem, więc nie mogę zdefiniować. Więc bez lekarza psychiatry nieraz po prostu nie jestem, no nie mogę nawet podjąć się rozeznania, bo jak rozeznać, nie biorąc pod uwagę jakiejś rzeczy, prawda? I najtrudniejszą rzeczą jest to, żeby w ogóle człowiek chciał iść do lekarza, albo nie, bo on teraz, jeżeli właśnie wybiera egzorcysta, przychodzi do egzorcysty, on jest przekonany, a przekonanego przekonać po prostu się nie da, chyba. Ja nieraz rezygnuję z przekonywania, tylko jeżeli ktoś nie chce iść do lekarza, a nie ma żadnych objawów opętania, to ja nie mogę mu udzielić pomocy, jeżeli chodzi o egzorcystę. Mogę pomocy jako ksiądz, prawda? Ale nie mogę jako egzorcysta. Czyli człowiek przychodzi z gotową jakby autodiagnozą, tak? Po prostu nie jestem uczciwy, nie? Bo uczciwy jest taki człowiek, który bada wszystkie możliwości, a jest możliwość choroby psychicznej, więc jak powiem, że na pewno nie jestem chory, no to nie jestem uczciwy, nie? Jak, i tłumaczę w prosty sposób ludziom, jak ktoś, nie wiem, ma zatrucie po obiedzie, no to zbada zupę, drugie danie, ale surówki nie, bo na pewno dobra, bo babcia robiła, nie? No jak jej nie zbadam, to nie jestem uczciwy, co mnie zatruło, muszę wszystkie możliwości. Człowiek ma ciało, ma duszę, ma psychikę, prawda? Więc jak jednego elementu nie zbadam, nie jestem uczciwy wobec siebie. A druga rzecz, Kościół mówi tak, bo tu są normy episkopatu i normy kongregacji odnośnie do posługi uwalniania, i mówi tak, że jeżeli może przeczytam po prostu cały punkt. Jeżeli ktoś idzie do lekarza psychiatry i on stwierdza chorobę, ale ludzie nie chcą brać tabletek najczęściej i rezygnują i przychodzą teraz do egzorcysty, to nawet jest takie zastrzeżenie, podczas przeprowadzania egzorcyzmu nie wolno przerywać leczenia medycznego. Jeżeli ktoś odrzuca działanie lekarza, nie wolno przeprowadzać egzorcyzmu. Nie? Czyli jeżeli lekarz psychiatra stwierdzi, że osoba jest chora, a psychiatra jest lekarzem i podał leki, jeżeli ktoś przerywa leczenie, to ja nie mogę się podjąć egzorcyzmu. Nawet gdyby ta osoba była opętana, nie mogę, bo tak mówi mi Kościół, nie? Bo wtedy nie jestem też uczciwy wobec tej osoby, nie? Odpowiedzialni za przeprowadzenie egzorcyzmu prezbiter powinni unikać działań, które nie należą do właściwej ich misji, lecz do kompetencji psychologów, psychiatrów czy innych lekarzy. Nie? To nie jest moja prerogatywa, więc nie mogę w to wchodzić. Ale były takie przypadki, że ktoś po prostu przychodził i ja nie wiedziałem, co to dokładnie jest. Więc tu bez nazwy się posługujemy odnośnie do lekarzy, nie? Czy? No, był taki starszy pan psychiatra w Częstochowie i ja kilka razy go poprosiłem, żeby przyszedł. I on przyszedł na modlitwę i on mi powiedział, to na pewno nie jest choroba, albo powiedział, no to na pewno nie jest zły duch, według niego, nie, ale no i byłem bardzo cenny za to, że przyszedł poświęcić swój czas. I on nieraz też jakąś swoją pacjentkę prosił, żeby ją przyjąć, nie? Czasami te sytuacje są takie niejednoznaczne i wtedy jakby pojawia się problem, bo jeżeli, nie wiem, psychiatra jest pewny, tak, to jest choroba psychiczna, psychoza, powiedzmy, schizofrenia, halucynacje, urojenia, tak, nie wiem, dziwaczne myśli, odrealnienie, tak, jakieś fantastyczne idee niespotykane na co dzień, no to dobrze, leczymy to i wtedy, jeżeli się sytuacja poprawia, wszystko się zgadza, tak, to była choroba, wyleczyliśmy, tak? Przepraszam, jeśli mogę w tej kwestii dopytać, bo wrzuć pan doktor takie określenia, że psychiatra czasami jest pewny. I teraz, co to znaczy właściwie pewność z perspektywy psychiatrycznej? Bo to jest wątek, który ja za moment chcę podnieść, ale już go trochę zaanonsuję. Bo ktoś może postawić taką tezę, że no panowie to tak ładnie mówią, że rzeczywiście te strefy są takie komplementarne, tu trzeba tak, siak, owak i tak dalej. No ale ktoś powie, no nie, ale moment, bo psychiatra bazuje jednak na pewnej twardej empirii, przynajmniej w jakimś wymiarze. Nie? Na twardej empirii możemy pewne rzeczy zweryfikować, mamy dwie wiodące klasyfikacje DSM i ICD, tak?
Oczywiście one są problematyczne, są wokół nich dyskusje, ale generalnie mamy jakiś punkt odniesienia. Tak, mamy jakiś punkt odniesienia i on wydaje się przynajmniej częściowo neutralny światopoglądowo. Czy jest, czy nie jest sprawa dyskusyjna, nie? Natomiast wydaje się, tak na pierwszy rzut oka, to mamy do czynienia ze sferą wiedzy. Natomiast w przypadku egzorcyzmów pojawia się kategoria no, mocno światopoglądowa, taka no, wierzę albo nie wierzę, tu nie ma twardej empirii, dlatego że no, można zaproponować alternatywne wytłumaczenie czy alternatywne rozwiązanie. Ja zresztą za chwilę ojcu to samo pytanie postawię, nie? O kategorię pewności, to znaczy z czym my właściwie mamy do czynienia. I mam wrażenie, że to samo pytanie można postawić także prawnikowi, tak? Dlatego że ja ileś tam godzin spędziłem też na dyskusjach z prawnikami. Proszę zobaczyć, że w prawie jest taka dosyć, jeśli się pomylę, to proszę mnie poprawić, ale prawo ma pewną niewdzięczną albo wdzięczną też prerogatywę rozstrzygania pewnych kwestii. No bo jeśli sędzia czy strony powołują biegłych i tam się pojawiają jakieś alternatywne rozwiązania, to sędziemu prawo daje pewną władzę rozstrzygnięcia, no, którym biegłym daje wiarę. Oczywiście tam są pewne kryteria i tak dalej, ale sędzia zostaje w pewnym sensie postawiony niejako ponad tymi opiniami biegłych i mówi, no, chłopaki, z jakiego względu mam po prostu nie wierzę, wierzę bardziej tym. Więc kategoria pewności w tych trzech różnych strefach. Więc wrócę do pana doktora i potem poproszę też panu posługować się. Tak jak pan doktor wspomniał, no, posługujemy się tymi klasyfikacjami statystycznymi, tak, międzynarodowymi chorób i problemów zdrowotnych. I to jest jakby takim punktem. W Polsce ten amerykański nie funkcjonuje. W Polsce nie funkcjonuje, raczej funkcjonuje ten ICD. Natomiast. No, czyli Wukowski, tak? Tak, to jest Wukowski. Tak. I jakby no, przyporządkowujemy sobie pewne nie wiem, objawy, które prezentuje pacjent, czy które podaje pacjent, czy które opisuje jego rodzina. I tworzymy sobie jakiś taki obraz swój, tak, że tego typu zjawiska, tego typu objawy można by przyporządkować do jednostki chorobowej pod tytułem na przykład schizofrenia, tak? Która jest tam właśnie w klasyfikacji ICD-10. I jakby, jeżeli tak jest, no to co możemy temu człowiekowi zaoferować? No wiadomo, że rozmowę, rozeznanie sytuacji, jego osobistej, rodzinnej i tak dalej, ale też w konsekwencji potem leki, które mają za zadanie jakby te objawy zniwelować, tak? I tak jak mówiłem, wszystko idzie dobrze, jeżeli te objawy rzeczywiście pod wpływem no, tego leczenia czasu ustępują, zmniejszają swoje nasilenie, jakby ten człowiek lepiej się czuje, jego rodzina to potwierdza, mówi rzeczywiście, teraz już nie widzi tam zielonych ludzików, tak, na dachu, jest spokojniejszy, lepiej śpi, nie boi się, nie ucieka gdzieś tam w krzaki, nie chowa się tak przed wszystkimi ludźmi. Czyli jakby można by powiedzieć, no tak, też trochę to jest tak na skróty też, tak? Że to znaczy, że to leczenie jest jakoś tam trafione, skuteczne i wtedy możemy przyjąć, że udzieliliśmy tej pomocy, tak? Pacjent też mówi, tak, doktorze, jest lepiej, teraz już rzeczywiście się tak nie boję, nie mam już tych dziwnych jakichś tam wizji, głosów i tak dalej, i tak dalej. Jest o wiele, wiele lepiej, czuje się bardziej komfortowo. I jakby to jest też taki mechanizm takiej empirii, tak, że jeżeli widzimy, że tak powiem, nasze portfolio pomocowe działa, no to znaczy, że jest duże prawdopodobieństwo, że to jest ten problem i próbujemy go w ten sposób rozwiązywać i najprawdopodobniej to jest to. Ale według mnie no, pewności do końca nie ma też, tak? Bo nie patrzymy też najczęściej z punktu widzenia tego drugiego na przykład. A może to było coś innego, tak? A może to było jakieś... Bo pan doktor na początku przytoczył przykład psychiatry, który obraził się na swojego pacjenta, a ojciec z kolei przywołał taką możliwość, którą w literaturze też związanej chociażby z egzorcyzmami można rzeczywiście spotkać, co jeśli mamy dubla. To znaczy mamy sytuację taką, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z zaburzeniem czy z chorobą psychiczną, działa psychiatra i skutecznie, a egzorcysta mówi, ale tu jest jeszcze coś drugie dno. Jest drugie dno, dokładnie. Mało tego, na przykład sugeruje, że a może choroba psychiczna jest konsekwencją opętania, albo jest jakaś korelacja. Co wtedy?
No wtedy tak naprawdę... Znaczy, w sensie to wtedy zdecyduje psychiatry, tak? No bo tu jest taka, powiedzmy, sugestia ze strony egzorcysty. Wtedy trzeba by było nawiązać współpracę z egzorcystą, tak? I wysłać tego pacjenta i powiedzieć mu, drogi panie, czy drodzy państwo, tak? No wydaje mi się, że coś jeszcze tutaj jest innego. Mam pewne zastrzeżenia, pewne aspekty jakieś nie do końca mi tutaj pasują. I wtedy wysyłam w takim razie pana, żeby jeszcze porozmawiał pan z księdzem egzorcystą, który ze swojej perspektywy może jeszcze w jakiś sposób panu dopomóc. Oczywiście... A jeśli mamy do czynienia z niewierzącym psychiatrą? Do tego zmierzam. Różne są osoby z różnymi, że tak powiem, światopoglądami przychodzą, tak? Niektórzy no, odrzucą to, tak? I mówią, nie, absolutnie, ja nie będę chodził na żadne egzorcyzmy, to jakieś, są jakieś wymysły w ogóle, to jakaś... Czyli psychiatra na przykład jakaś jest bezradna, ale to wcale nie oznacza, że za adwokatu trzeba to... Tak. I no, takie osoby, które stoją na punkcie takiej, że tak powiem, no, świeckości, logiczności, rozumu, mówią, nie, to na pewno jakby być może nie ten rodzaj leku, być może nie ten rodzaj choroby, być może nie ten rodzaj pomocy, może trzeba się nie znać, poszukamy dalej, jakby będziemy próbować dalej, tak? W tym nurcie, tak? Natomiast raczej się nie chcą wtedy odwołać do innego nurtu, ale są też osoby bardziej jakby otwarte, tak? Które są też osobami duchowymi, tak? Nie duchownymi. Bo ojciec tu wspomniał o Stowarzyszeniu Chrześcijańskim, czy w ogóle jest bo ojciec wspomniał o Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, ale oni jakby z automatu pracują w pewnym światopoglądzie, tak? W pewnym paradygmacie, tak? Natomiast no, to jest jeden z możliwych z perspektywy światopoglądowej. Nie? I to psychiatrzy mają różne światopoglądy, tak? Bo wydaje się, że ona, że psychiatria czy te klasyfikacje, one nie predystynują jednego bardziej bądź innego mniej. Dokładnie. Natomiast no, jakby dużą rolę tutaj odgrywają też rodziny pacjentów, tak? Bo sam pacjent, jeżeli jest ogarnięty chorobą i powiedzmy tą naszą tytułową panelową schizofrenią, to nie za bardzo się tam, no najczęściej, może nie zawsze, ale najczęściej nie za bardzo się interesuje, czy go zaprowadzą tu, czy to ma iść tam, czy do egzorcysty, czy do psychiatry. On czasami jest tak pogrążony w tych swoich różnych doznaniach, że po prostu no, nie myśli o tym, tak? A czasami wręcz nawet mówi, dajcie mi wszyscy spokój, to jest mój świat, to są moje, że tak powiem, sprawy, to są moje myśli, ja nie chcę żadnej pomocy. Ja sobie muszę sam z tym poradzić, ja muszę to najpierw rozeznać, o co tutaj chodzi, bo tu mam jakieś wizje, tu mam jakieś głosy, tu ktoś do mnie mówi, nie wiem, czy ja mam z nim dyskutować, czy mam z nim nie dyskutować, czy mam się słuchać tego, co on mówi, czy mam się nie słuchać. Ja sobie muszę to poukładać, dajcie mi wszyscy spokój, nie chcę żadnych leków, żadnych psychologów, żadnych księży. Ja sobie sam, tak? Więc rodziny najczęściej pchają tych pacjentów gdzieś w jakimś tam kierunku zgodnie ze swoim zespołem. Ja tu jeszcze na moment podrążę ten wątek, bo ta schizofrenia jest jakby no, w samym centrum tego problematycznego wątku, bo psychiatria zna też taką kategorię jak opętanie. Tak? Pojawia się klasyfikacja, kategoria opętania czy transu, powiedzmy. No właśnie, ale rozumianego w kategoriach psychiatrycznych, tak, a niekoniecznie w kategoriach religijnych czy też teologicznych. Tak, jest coś takiego i bardziej jest to przyporządkowane, jakby znajduje się to w tym podrozdziale jakby zaburzeń psychicznych, które dotyczą zaburzeń nerwicowych, tak, czyli zaburzeń tak zwanych dysocjacyjnych czy konwersyjnych, kiedy pewne że tak powiem, sfery psychiczne. Czy one z religijnością, z perspektywy psychiatrii nie muszą mieć nic wspólnego? Nie, niekoniecznie. Chodzi o to, że pewne, że tak powiem, cierpienia psychiczne, jakieś tam konflikty wewnętrzne są przekładane na różne dziwne zachowania i na różne dziwne stany osłupienia, czy nawet jakieś dziwne ruchy ciała, tak? I jakby wytłumaczenie jest biologiczne, medyczne, tak? że to emocje, to różne zaburzenia neuroprzekaźników spowodowały, że ten człowiek się wygiął tak, a nie inaczej, w jakąś dziwną pozycję, albo że na przykład stoi osłupiały przez 5 godzin i patrzy w jeden punkt. Tak? Tak to bardziej jest, że tak powiem, w tej klasyfikacji ujmowane. Ja bym wywołał do głosu teraz ojca, dlatego że pan doktora zostawię na koniec ze względu na to, że no, prawo rości sobie pretensje do rozstrzygania czasami takich sytuacji konfliktowych, więc w formie arbitra, takiego przysłowiowego oczywiście. Pytanie może być i jest w
wersji psychiatrycznej i wersji duchowej, bo znaczy rozumiem opętanie, że nie ma opętania samego, w sensie opętanie przez złego ducha, a nie opętanie, nie? Opętanie, czyli posesjo łacińskie, czyli nie jak w piłce nożnej jest posesjo, kto ma więcej piłkę, więc opętanie, ale samo... Posiadanie. Tak, posiadanie, nie? Więc w tym kluczu jest nazywane opętaniem, czyli przez złego ducha, nie? Samo opętanie jako samo w sobie nie istnieje, tak? Tylko opętanie przez złego ducha. No, skrótem myślowym jest, że ktoś jest opętany, no ale przez co jest opętany? Nie mogę być opętany przez różne rzeczy. Więc w związku z tym tu jest opętanie przez złego ducha. No, w psychiatrii nie wiem, jak jest opętanie. Jakby nie jest to do końca tak naprawdę sklasyfikowane, tak? To nie jest rzadko kiedy jest na ten temat dyskusja tak naprawdę, tak? Dlatego no... Ale jest taka jednostka, tak? Aczkolwiek no ja się spotkałem z kilkoma artykułami dotyczącymi właśnie i to pisanych przez psychiatrów, chyba profesor Pudło nawet napisał. Tak, tutaj ze Śląska. Tak. Ja był z tego czasu konsultantem, powiedzmy sobie, co pamiętam. Właśnie o chorobach psychicznych, a o opętaniu. Bardzo ciekawy ten artykuł. A no tutaj, jeżeli byśmy mówili właśnie o takim związanym z wiarą opętaniu, czyli przez, to ja się zastanawiam, jak by to sklasyfikowała psychiatria. Bo zakładają sobie najprostszy podział na zaburzenia psychotyczne, no, przyjmijmy tą starą nomenklaturę jeszcze z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, czyli mamy chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe i inne zakłócenia czynności psychicznej. Czy takie opętanie przez, domyślę złego ducha, psychiatra by zakwalifikował jako inne zakłócenie czynności psychicznej? Myślę sobie, że pewnie różnie by było w przypadku różnych psychiatrów, tak? I każdy mógłby zakwalifikować to trochę inaczej. Jeden by to mógł zakwalifikować właśnie do innych zaburzeń psychicznych, ale ktoś mógł powiedzieć, nie, ale tu są objawy ewidentnie psychozy, tak? No to musi być choroba psychiczna, bo psychoza jest jakby taką prawie równoznaczna, że to jest choroba psychiczna, tak? Więc myślę sobie, że różne osoby mogłyby różnie tutaj odpowiedzieć na to pytanie, ale tak naprawdę to się wymyka tak naprawdę klasyfikacją. To jakby no nie potrafimy jakby tego zrobić, tak? A może byśmy powinni powiedzieć, jakie są symptomy schizofrenii, a jakie są symptomy opętania i wtedy będziemy mieli jakąś jasność, jak to odróżnić, bo myślę, że to jest bardzo łatwo odróżnić, czy ktoś jest bardzo łatwo jest powiedzieć, czy ktoś jest opętany, bo są takie ewidentne znaki, według których raczej psychiatra powie, że to nie jest jego dziedzina i to jest po latach różnych badań kongregacja wydała dokument, więc to nie pisał jakiś tam sobie prałacik, tak? Czy kardynał, tylko że to jest on, to sam Sobór Watykański II, w którym był mnóstwo ludzi, profesorów świeckich, nie tylko księży było, tak? I po tym został wydany rytuał egzorcyzmu. Czyli rozumiem, że są takie sytuacje, w której jest w stanie ojciec mieć absolutną pewność, że mamy do czynienia. Znaczy moralną pewność muszę mieć. Gdy nie mam moralnej pewności, nie mogę egzorcyzmu użyć. Jak rozumieć tą moralną pewność? No, mam taką pewność moralną. No. Jestem przeświadczony o tym, że ten ktoś jest opętany, tak? Moralną. Okej, jest w stanie ojciec wskazać taki, nie wiem, zespół takich symptomów, które mogłyby na coś takiego wskazywać? No. Chyba, że zrobimy tak, że ja na przykład opiszę, bo ja mam teraz w nieodległym czasie, przyszedł do mnie ojciec ze swoim synem z takim podejrzeniem, że coś się złego dzieje. I dla mnie też jest to pewien taki fenomen, którego nie potrafię do końca wyjaśnić. I też się jakby z tym zmagam i też jestem no, o krok od tego, żeby, że tak powiem, zasięgnąć jeszcze też
opinii, czy może pomocy właśnie osoby duchownej i być może egzorcyzmu. Człowiek 20-paroletni, który od, no, ojciec twierdzi, że od około 2 lat zaczął się dziwnie zachowywać, jakoś tak zaczął opowiadać dziwne historie, jakieś takie w ogóle nie z tej ziemi, nagle zaczął się interesować jakąś historią świata w ogóle, tak, i jakby zagadnieniami filozoficznymi, czego wcześniej nie robił, tak, bardziej był osadzony w realności, teraz jakby gdzieś odfrunął, jak to ojciec określił, jakąś nierzeczywistość, w ogóle te tematy to nie są tematy, które na co dzień w ich rodzinie funkcjonują jakby, tak, i on jest zdziwiony, tak, że on teraz jakieś tam kupuje książki, doczytuje sobie gdzieś tam w internecie, sprawdza różne rzeczy. Jakby ta sfera właśnie taka filozoficzno-duchowa jest bardzo dla niego teraz taka ważna. No ale też jakby bezpośrednią przyczyną przyjścia było to, że jakby jest w coraz większym lęku i w nocy nie może spać, zapala świecę na podłodze gdzieś tam w pokoju swoim. No i głośno odmawia różne modlitwy, niekoniecznie takie typowe modlitwy z modlitewnika, tylko jakieś tam swoje tworzy różne modlitwy i no i to zaniepokoiło tą rodzinę, że coś takiego się dzieje. No, przy rozmowie z tym młodym człowiekiem rzeczywiście no jakby czasami jest coś takiego, że jakby nie potrafimy wyrazić tego słowami, jest to takie odczucie, tak? To jest takie, jakby odniosłem takie wrażenie i miałem takie odczucie, że rzeczywiście ten młody człowiek, no jakoś, trudno to wyrazić też, tak? Że jakoś inaczej, dziwnie się, że tak powiem, zachowuje i dziwnie w ogóle, nie wiem, myśli, dziwnie patrzy, jakiś taki inny niestandardowy sposób. Ale czasami tak, że tak powiem, w różnych zaburzeniach psychicznych bywa. Natomiast no tutaj takie wrażenie, moje wrażenie takiej dziwności, że dawno takiej osoby jakby nie spotkałem. No i on rzeczywiście zaczął opowiadać różne dziwne historie, takie trochę nieposkładane, tak? Czyli można by powiedzieć, że no taki trochę jego tok myślenia był rozkojarzony czy niedokojarzony. Różne wątki, różne fakty, na przykład mówił o tym, że jak kiedyś, dlatego tutaj przenikają się różne płaszczyzny, bo pojawiają się różne rzeczy. Na przykład mówi, że kiedyś jak modlił się za ileś tam lat temu za swoją chorą psychicznie ciotkę, no to informacja dla lekarza jest taka, jakaś choroba psychiczna występowała już w jego rodzinie, tak? Czyli być może jakieś geny gdzieś tam, że tak powiem, przechodzą dalej, tak? Jakaś jest być może pod podłoże tego, tak? Jak modlił się za tą ciotkę, żeby ona wyzdrowiała, no to miał takie zjawisko, to było ileś tam lat temu już, że nagle usłyszał taki głos: przestań się modlić, ona i tak nie wyzdrowieje. Tak? No i jakoś tak przestraszył się tego, ale nie przestał się modlić, wręcz jakoś bardziej żarliwie się zaczął modlić, po czym no jak przez jakiś czas był spokój i na przykład, no nie wiem, tam za pół roku czy ileś usłyszał znowu taki sygnał w swojej głowie, taki przekaz. No i co? Nie wyzdrowiała. Widzisz? Mówiliśmy, tak? Że, no i jakby on się tym dziwił. No, zaczęło się to nasilać, tak? Zaczęło się to nasilać. Mówił potem, że na przykład, że miał taką wizję, gdy umierała jego babcia, że nie potrafi tego określić, to był sen. Czy to było na jawie, nie potrafił tego zdefiniować, w każdym razie działo się to w nocy, że nagle zobaczył i poczuł też na ciele, że jakiś kościotrup, że tak powiem, go przygniata i jakby miał takie wrażenie, że ten kościotrup chce wyssać jego duszę, tak? Że chce wyssać jego siły życiowej, tak sobie potem skojarzył, że to być może babcia chciała, że tak powiem, wyssać jego energię życiową po to, żeby nie umrzeć. Tak sobie to zinterpretował. Potem ta babcia rzeczywiście zmarła, no ale on jakby kolejne, po,
podawał różne dziwne zjawiska, które się działy w jego życiu. Potem mówił, że w nocy przychodzą do niego demony różne, tak to określił. I to są takie demony bardzo stare, mówi, jeden to ma nawet 4000 lat. I mówi, że to są demony z jakichś pradawnych cywilizacji, tak? I on nawet podawał jakieś tam dziwne nazwy tych cywilizacji i tak dalej. Po czym mówił, że usiłuje się modlić, usiłuje się jakby przeciwstawić tego poprzez modlitwę, tak? No i na przykład podał taki przykład, że modliłem się na różańcu, ale nagle ten różaniec mi pękł i te koraliki się rozsypały po ziemi, tak? I mówi, to mnie przestraszyło, tak? Dlaczego się tak stało, na przykład, nie? No, dla mnie są to też jakieś takie sygnały. Dla mnie nie, ja właśnie... Nie, tak? Znaczy, jeżeli to by występowało co do tej pory, aha, może pan ma problemy, być może też duchowe i potrzebuje też księdza jako żeby ktoś mu też duchowo pomógł, ale na pewno to nie jest problem do egzorcyzmów. No, absolutnie. Aha. Natomiast we mnie to wzbudziło jakieś takie zaciekawienie i zainteresowanie, bo te elementy tej duchowości, tej religijności pojawiają się tutaj w tej jego opowieści dosyć często, tak? No i tutaj jakby dla mnie jest taki znak zapytania, czy rzeczywiście to jest psychoza, powiedzmy, schizofreniczna, którą należy leczyć, zresztą no, leczymy ją, tak? Wstępne rozpoznanie, że są to zaburzenia psychotyczne, że tak powiem, zostało postawione, wdrożyliśmy leczenie, tak? No ale jakby ten młody człowiek cały czas jakby zmaga się z tym jeszcze, tak? Różnymi dziwnymi zjawiskami jakby takimi psychicznymi, tak? Z takimi na pograniczu właśnie też duchowości i religijności, tak? Ojciec mój, dla mnie nie, a jest w stanie ojciec pokazać no właśnie coś takiego, co wzbudziłoby rzeczywiście ojca. No bo jeżeli człowiek jest na przykład religijny, no to w jego chorobie też może być aspekt religijny. Tak, nie? Tak. Może się posługiwać jakby tą tematyką też, tak? W swoich rozumieniach tego, to co się dzieje. Tak? Więc ja w swojej posłudze, wiadomo, jak człowiek przychodzi, to on jest cierpiący, nie? Więc na pewno cierpi, tylko nie zawsze pomoc jest przynajmniej u egzorcysty. Jeżeli chodzi, oczywiście, jak ktoś przychodzi, to też ma problemy duchowe i ja najczęściej pomagam jako zwykły ksiądz, prawda? Ale nie jako egzorcysta. Jeżeli chodzi o pomoc egzorcyzmom, egzorcysty stricte, no to mógłbym śmiało powiedzieć, że pomagam może 1 czy 2% tych ludzi, którzy przychodzą. Może nawet jeden. Jestem egzorcystą lat 14 rok, odnoszę do osób opętanych, miałem 7. Z tym, że jak jest wiadomo, osoba opętana, no to egzorcyzm jest co 2 tygodnie czy co miesiąc, więc to jest, nie wiem, no z 1,5 roku, z 2 lata, bo ta no, kwestia nawrócenia tej osoby, bo Bóg uwalnia, a nie ja. Jestem tylko głupi Paweł, co ja mogę. Pan Bóg uwalnia, a nie ja, jeżeli chodzi o sprawy demoniczne. Czyli 1,5 roku jakby no co 2 tygodnie odprawienia. No co miesiąc, no zależy jak tam. No jak ta osoba może, czy ksiądz. Ale tych osób jest bardzo mało, jeżeli chodzi stricte o opętanie, więc no to jest rytuał, ja może nie będę opowiadał, tylko to jest krótkie. Przeczytam po prostu, tak jak mówi kongregacja, nie? Mówi tak. Egzorcysta winien prawidłowo odróżnić przypadek ataku diabła od zbyt pochopnego przekonania, wskutek którego niektórzy sądzą, iż są przedmiotem czaru, złego uroku czy przekleństwa. Niech kapłan nie odmawia im duchowego wsparcia, w żadnym jednak razie niech nie stosuje egzorcyzmu. Egzorcysta więc niech nie przystępuje do celebracji egzorcyzmu, jeżeli wpierw nie nabierze moralnego przekonania, że osoba, nad którą ma go sprawować, jest naprawdę opętana przez diabła, niech też w miarę możliwości uzyska jej aprobatę. I to właśnie nie jest takie proste, żeby osoba, którą najczęściej ktoś przyprowadza, tak jak tutaj pan doktor mówił, najczęściej nie że ktoś sam, tylko ktoś prosi o pomoc dla drugiej osoby, żeby ta osoba się też zgodziła. I bo jeżeli naprawdę jest przypadek opętania demona, no to on nie chce, żeby, no bo tak, no nie, tak. I teraz jest napisane tak. Objawy, jeżeli chodzi o egzorcyzmy, są 3. Pierwszy objaw. Ktoś wypowiada wiele słów w nieznanym sobie języku albo rozumie mówiącego.
prawda? Dlatego ja nigdy się nie modlę po polsku, zawsze się modlę po łacinie, albo no, chodziłem na hebrajski, jak byłem jeszcze w seminarium, więc po hebrajsku, bo no i teraz jeżeli ktoś, no jeszcze może łacina, ale jeżeli ktoś nigdy nie ma do czynienia z hebrajskim, nie jest w stanie, jeszcze mi zwrócić uwagi, że ja źle czytam i ja patrzę i że rzeczywiście się pomyliłem, no, no ta osoba, nie wiem, ale jeżeli nigdy nie miała kontaktu z językiem hebrajskim, to czy mogłaby osoba psychicznie chora mówić z takim językiem biegle i rozumieć? Raczej nie. No właśnie, i no, to jest przez mądrzejszego Leni na pewno napisane i na pewno psychiatrzy byli tutaj kompetentni, żeby określić te trzy rzeczy, tak? Więc po tym się rozumie, że ktoś może być opętany. Dwa, mówi rzeczy dalekie i ukryte, czyli ktoś, kto nie ma jakiejś wiedzy, na przykład no ktoś, no nikt z Państwa nie wie na przykład, co ja wczoraj wieczorem robiłem, prawda? O godzinie, nie wiem, 17, a no demon jest takim bytem, który wie, tak? Więc jak tutaj Pan doktor powiedział, że 4000 ma lat jakiś demon, no to dlatego się wtedy uśmiechnął. Właśnie, no, one były, powstały przed istnieniem w ogóle człowieka, tak? No, więc mówi rzeczy ukryte, więc do których dany człowiek nie jest w stanie powiedzieć. Oczywiście ktoś może trafić, nie? Ale z reguły tak nie jest. No, to rzeczy ukryte, o których ktoś nie mógł widzieć. No i trzecia sprawa, kiedy ta trzecia sprawa występuje sama, ja nigdy nie modliłem się egzorcyzmem, ale trzecia jest, wykazuje nieproporcjonalne, wskazuje siły nieproporcjonalne do wieku i przekraczające naturalne możliwości tego człowieka. Ale no chyba bez lekarza nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest przekraczające jego fizyczność, bo ja jestem tylko księdzem, więc to nie moja prawda rzecz. Ale kiedy te trzy objawy występują, no to wtedy diagnozuje się, że ktoś jest opętany. Chociaż ten trzeci objaw rzeczywiście zdarza się, że osoba chora psychicznie nawet w starszym wieku nagle nabiera, że tak powiem, takiej werwy i dziarskości i siły, tak, że potrafi tam, nie wiem, poradzić sobie z dwoma czy trzema członkami rodziny, które usiłują ją w jakiś sposób tam okiełznać na przykład. Tak? Takie sytuacje są znane. Także wszyscy jej, przecież tam, nie wiem, dziadek się ledwo poruszał, a teraz nagle nas to wszystkich powywracał i prawie że wyważył drzwi i wyszedł. Tak? Dlatego te trzy elementy są, prawda? I im też zawsze towarzyszy gwałtowna, nagle przychodzi, nagle odchodzi taka nienawiść wobec sakrum. A większość ludzi myśli, że jak ktoś ma nienawiść wobec sakrum, to jest opętany. Właśnie, że nie. To jest tylko znak, który towarzyszy, ale sama nienawiść wobec rzeczy świętych nie jest żadnym objawem demonicznym, w sensie wskazującym na opętany. Panie doktorze, dotknijmy tej sfery prawnej. Dwie rzeczy i potem już będziemy w tej wersji ale Państwo mam nadzieję, że nie, bo potem damy Państwu już głos. Jak prawo podchodzi do tej kwestii? Dlatego, że no nie oszukujmy się, są sytuacje, gdzie no chociażby sędzia musi rozstrzygać, musi weryfikować z jego perspektywy wiarygodność na przykład biegłych, tak? Rozstrzygać komu przyznać rację, komu nie przyznać. Dwa, prawo rości sobie też pretensje do oceniania pod kątem odpowiedzialności prawnej różnego rodzaju działalności pomocowych, tak? Więc podejrzewam, że i psychiatra, i egzorcysta podlegają jakiejś odpowiedzialności prawnej, no w przypadku, no właśnie czego, jakiegoś błędu, no w przypadku lekarza, no to jakiegoś błędu medycznego, w przypadku egzorcysty. Jaki tu mamy wzorzec? No właśnie. Bo w przypadku lekarza, no mamy wzorzec normatywny lekarza, dobrego lekarza, który wykonuje swoje czynności z należytą starannością. Oczywiście zakładamy odpowiedni poziom wiedzy, wykształcenia i to jest pewien wzorzec, do którego, z którym porównujemy dane faktyczne postępowanie lekarza. I jeżeli
w tym faktycznym postępowaniu są pewne deficyty, są odejścia in minus, to wtedy możemy mówić o sytuacjach, w których ewentualnie można by postawić zarzut tutaj, czy niepowodzenia medycznego, czy mówiąc kolokwialnie, błędu medycznego. Aczkolwiek to te zarzuty są bardzo trudne, wbrew powszechnym przekonaniu, wbrew mediom, które o tym mówią, w szczególności gustuje w tym pan minister Ziobro, który no, chyba z racji swoich z własnych doświadczeń tak niekoniecznie lubi lekarzy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o samą pozycję sądu jako organu oceniającego... A przepraszam jeszcze, kwestia odpowiedzialności prawnej egzorcysty. Czy dałoby radę tutaj jakoś wyprowadzić? Myślę, że nie ma wzorca. Mhm. Nie ma wzorca. Czy ojciec jest bezkarny? ale tak nie do końca, proszę Państwa, bo no, można by ewentualnie się zastanawiać, że jeżeli wskutek egzorcyzmu, ja nie wiem, czy można mówić o prawidłowo, czy nieprawidłowo przeprowadzonym egzorcyzmie. Nie wiem, bo tu ojciec jest... Z perspektywy teologicznej czy prawnej? Ale jaka jest perspektywa prawna? No właśnie. Skoro nie mamy normy. No właśnie. Skoro nie mamy wzorca. No to jest modlitwa, więc trudno normę, tak samo jak msza święta też jest liturgią. Uh-huh. Więc normę prawną liturgii. No właśnie, nie? No po prostu spotkamy się z człowiekiem, na którym się modlimy. Gotową formułą, bo ja też nie mogę wykroczyć poza tą normę. Prawda? Obrzęd rzymski, ale to nie jest nic prawnego chyba. A jeżeli. Tylko że tu jest znowu worek, dlatego że pytanie, czy to na przykład nie dotyczy też, nie wiem, chociażby psychoterapeutów. Nie mamy ustawy o zawodzie psychoterapeuty, więc nie mamy prawnego wzorca, no nie wiem, czy normatywnego wzorca przeprowadzania. Nie ma. Z tego co ja wiem, nie ma. O zawodzie psychoterapeuty nie ma. W każdym razie, ja nie wiem, czy na przykład jeżeli rzeczywiście było to opętane, bo pewnie wszyscy z nas oglądaliśmy różnego rodzaju filmy związane z egzorcyzmami, na czele egzorcysta, czy egzorcyzmy Emilio Rose. To jest fikcja. No, tak, to znaczy dlatego... Teraz nowy film chodzi, tak? Egzorcysta papieża. Kolejne lokowanie w koronach. Ja wskazuję na te ekranizacje z uwagi na to, że one są powszechnie znane. I no, bazując na tym, to może się zdarzyć tak, że na przykład pod wpływem egzorcyzmu, tak jak mówię, ja się zastrzegam, że bazuję tylko na wiedzy z tych filmów. Że na przykład osoba egzorcyzmowana zostanie podniesiona w powietrze i nagle spada. I wtedy zachodzi pytanie, czy kto odpowiada za to, jeżeli jakieś szkody zdrowotne będzie miała ta osoba. Myślę, że na razie to jest pytanie bez odpowiedzi. No bo nie było takiego przypadku, bo jeżeli stwierdzić, że jednak Bóg panuje nad wszystkim, to On może nie pozwolić, żeby tak się stało. No ale to już teraz dotykamy kwestii wiary, tak? Ale, no, ale tutaj mówimy o dopuście, ewentualnie dopuście. Nie chcę to teologicznie mówić, ale trudno mówić nie teologicznie o egzorcyzmach, więc diabeł może tyle, ile Bóg mu pozwoli, więc dlaczego Bóg by mógł pozwolić, żeby osoba ucierpiała? Ja to jest pytanie, dlaczego w ogóle on pozwoli? A, no to kwestia jeszcze inna, jeżeli... A co ma zrobić, nie? Bóg kiedy Chrystus zmartwychwstał, nie przyszedł do Piłata, nie przyszedł do Annasza czy Kajfasza i mógł przyjść i powiedzieć, a widzisz,
Ale nie, nie przyszedł, tylko przyszedł do tych, którzy już mieli wiarę, ponieważ Bóg szanuje wolność człowieka i nie zmusza. W związku z tym, jeżeli ktoś idzie, przypuśćmy, w kult szatana, bo ja spotkałem osoby opętane tylko po satanizmie, nie? Jeżeli ktoś modli się do szatana i chce jego, no to co ma Bóg zrobić? No, jeżeli no Bóg szanuje wolę, jak rodzic dziecka, jeżeli chcesz odejść z domu, no to odejdź. I wtedy demon ma jakieś prawo do tego człowieka, skoro ten człowiek tego chce. I na takiej kwestii Bóg dopuszcza, na kwestii wolności danego człowieka, nie? No i no to... Tylko, że to prawo tu jest wyzwane. Ale demon jednak nie może zabić człowieka, nie może nic więcej zrobić, ile jednak jakoś Bóg tam dopuści, tak? Ale w kwestii opętania, no jeżeli człowiek chce być opętany, chce demona, no to Bóg szanuje w jakiś sposób wolę. Ale dlaczego niektórzy są, a niektórzy nie są, to też nie wiem. Może jak zimą dwóch ludzi wyjdzie w kąpielukach na balkon, jeden się przyziemi, drugi nie, może podobnie. No. Nie, nie, może też nie. A wracając do kwestii sądu, panie doktorze. To znaczy, tutaj, proszę państwa... I weryfikacji opinii biegłych. No właśnie. Nie? No właśnie. Sąd z jednej strony ma dosyć uprzywilejowaną pozycję, a z drugiej strony ma niesamowicie trudną pozycję. Bo proszę państwa, przez ogromnie długi okres czasu pokutowało takie hasło również wśród biegłych, i to biegłych lekarzy, sąd najwyższym biegłym. Absolutnie nie jest tak. Absolutnie nie. Sąd nigdy nie może występować jako biegły. I to chociażby z tego powodu, że nie, jest zakaz kumulacji ról procesowych. Poza tym, jak można by polemizować z sądem, który jest biegły? Jak można by składać zastrzeżenia do opinii biegłego? Nawet najwyższego. No dokładnie. Proszę państwa, tutaj ocena opinii biegłego nie jest w zakresie wiedzy specjalistycznej, czyli meritum. Czy sąd nie rozstrzyga, czy dany zespół biegłych ma rację, czy nie? Nie, rozstrzyga, ale nie na tych kryteriach merytorycznych, bo to nie jest na zasadzie kryterium prawda fałsz. Bo sąd się na tym nie zna po prostu. Bo sąd nie jest biegłym psychiatrą, nie jest biegłym kryminologiem, nie jest biegłym architektem. Tutaj są inne, zupełnie specyficzne kryteria oceny opinii biegłego. Czy opinia jest wyczerpująca, czy rozumowanie jest logiczne według powszechnie akceptowanej logiki, zasad logiki, czy wnioski opinii są precyzyjne i stanowcze, czy wyniki, wnioski opinii oparte są również na źródłach naukowych, czy są oparte na badaniach, i w tym zakresie sąd może ocenić daną opinię, czy ona jest rzetelna, czy nie jest rzetelna. Ale nie może ocenić, nie może na przykład się zgodzić z opinią, albo się nie zgodzić z opinią. Bo on nie ma takiej wiedzy. On od strony tej formalnej ją ocenia. Jeżeli się nie zgadza z tym, to proszę państwa, nie może sąd zamiast opinii przedstawić własnego stanowiska. To jest absolutnie niedopuszczalne. I to jest od wielu lat bardzo jednolita i konsekwentna linia orzecznicza, począwszy od Sądu Najwyższego. I tutaj, jeżeli powiedzmy, coś sądowi nie pasuje w tej opinii, to zawsze może albo zażądać opinii uzupełniającej, może skierować pytania do biegłych. Jeżeli to mu nie wyjaśni tej kwestii, powiedzmy, co do której ma wątpliwości, może powołać inny zespół biegłych,
ewentualnie może wystąpić o opinię instytutową. Bo co prawda opinia biegłego i opinia instytutowa mają tę samą wagę dowodową, ale z reguły przyjmuje się, że opinia instytutowa, czyli instytutu albo naukowego, albo badawczego, powołuje się wtedy, kiedy sprawa jest bardzo skomplikowana. Natomiast sąd nie może zrobić tak, że ja po prostu nie akceptuję tej opinii, bo uważam, że tak, tak i tak i tak. Absolutnie to jest niemożliwe. Proszę zauważyć jedno, że również strony mogą oceniać opinię biegłego. Mogą naprowadzać sąd na pewne kwestie. Proszę Państwa, niesamowitą karierę zrobiły tak zwane opinie prywatne, kiedy one są przedkładane sądowi, ale to nie są opinie biegłych, bo opinią biegłego jest wyłącznie opinia osoby powołanej przez sąd. Jeżeli strona przedstawia sądowi opinię prywatną, to to jest dowód na to, że osoba, która podpisała ją, tak uważa, ale to nie jest opinia biegłego. Również opinia może być weryfikowana przez strony poprzez zarzuty w stosunku do opinii, gdzie strona wskazuje, gdzie biegły, powiedzmy, prześliznął się albo nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Zawsze można żądać przesłania biegłego na rozprawę. Również można żądać opinii uzgodniającej bądź powołania innych biegłych. Drodzy Państwo, rozpocząłem od cytatu, więc pozwólcie, że tą część na końcu też cytatem, który mam nadzieję będzie stanowił dla Państwa impuls też do podjęcia dyskusji i do zadawania pytań. Tym razem autorem cytatu jest profesor Bogdan de Barbaro, psychiatra i psychoterapeuta. I on mówi coś takiego. Rozważania teoretyczne nie powinny przesłaniać problemów praktycznych, z jakimi na co dzień borykają się duszpasterze i psychiatrzy. O ile bowiem w deklaracjach przesyconych swoistą polityczną poprawnością każda ze stron czyni ukłony pod adresem drugiej, o tyle w praktyce zarówno duszpasterzy, jak i psychiatrzy roszczą sobie prawo do terytorium pod nazwą opętanie. Nie da się wykluczyć, że terytorium opętanie będzie stale polem bitew prowadzonych wręcz lub metodami partyzanckimi. Tyle de Barbaro. Zachęcam Państwa do dyskusji, do komentarzy, uwag. Nasi paneliści są do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę. Dzień dobry, Dominika Olszewska, Wydział Nauki Przyrodniczych i Technicznych. Ja mam takie pytanie dotyczące, może najbardziej do ojca, ale również do pana doktora. Co w przypadku tak zwanego nękania czy dręczenia przez diabła, które właśnie może się objawiać w sferze fizycznej, bądź też może doprowadzić na przykład do głębokiej depresji poprzez właśnie nękanie na przykład w sferze jakiejś, nie wiem, zawodowej czy rodzinnej. Mhm. Oczywiście działanie złego ducha nie jest tylko opętanie, to jest już skrajne, kiedy człowiek jest zawodnięty przez złego ducha, ale jest działanie takie, no nie wiem jak to powiedzieć, no takie z zewnątrz, tak? Demon może działać na kogoś w jakiś sposób większy czy mniejszy, co wtedy nazywamy zniewoleniem demonicznym i wtedy są modlitwy o uwolnienie, ale nie jest to rytuał egzorcyzmów, bo może tak, egzorcyzm jest tylko dla ludzi opętanych i tylko może biskup tak naprawdę, który deleguje egzorcystę. Dlaczego biskup? Bo biskup ma władzę święceń. W kościele jest, tak się mówi, święcenia kapłańskie, ale to jest tylko tak może. Jest jeden sakrament święceń, który jest podzielony, diakonat, prezbiterat i episkopat, prawda? Więc biskup jest tak zwany, możemy porównać apostoła, tak? Ma pełnię święceń i ja tego nie mam. W związku z tym biskup, tutaj arcybiskup Wacław Depo, podzielił się swoją władzą, więc ja egzorcyzmuję jego władzą, nie swoją, więc tylko jestem tutaj w ramach naszej archidiecezji, tak? I wtedy mogę używać tego rytuału egzorcyzmów, jeżeli ktoś jest opętany.
Więc egzorcyzm to jest... Przepraszam, zdarzają się sytuacje, gdzie sam biskup egzorcyzmuje? Tak, tak? On nie ma czasu. No, to myślę. Nie prognostki, ale... Teraz byłem chwilę w Bydgoszczy, na przykład biskup tam, pierw tutaj był na Jasnej Górze, przyjechał rano, miał dla maturzystów mszę i kazanie, potem jechał już do Bydgoszczy z powrotem i miał jakąś wizytację i mszę w parafii, prawda? Nie dość, że podziwiam go, że jednego dnia dwa różne kazania musi przygotować, to jeszcze czasowo nie jest w stanie, a jeszcze rozeznawać, poświęcić czas. No tak, ale wtedy jest egzorcyzm, czyli rozkaz dany diabłu, że ma odejść. W związku z tym egzorcyzm jest skierowany, jest to modlitwa skierowana, modlitwa. No rozkaz, tak, do demona, żeby wyszedł z kogoś. Jeżeli ktoś nie jest opętany, tylko zniewolony, więc nie ma tego rozkazu, tylko jest prośba do Boga, żeby Bóg uwolnił. Więc egzorcyzm od modlitwy o uwolnienie się różni tym, że to jest rozkaz, a modlitwa uwolnienia jest prośbę do Boga, żeby uwolnił. W związku z tym, kiedy jest osoba nękana, a nie opętana, no to modlimy się taką modlitwą skierowaną do Boga, prosząc, żeby kogoś uwolnił. Ale to nie znaczy oczywiście, że ktoś nie potrzebuje pomocy fachowej psychiatry czy psychologa. To, że ktoś ma jakieś głosy, słyszy, prawda, w głowie, no to nie wiem, może jakieś delirium alkoholowe albo choroby, w związku z tym to nie jest mój dział, ale on cierpi, duchowo też może cierpieć, więc nie odmówię pomocy duchowej, ale również pan doktor wtedy mógłby pomóc. Jasne. Zwykle odpowiadając jeszcze na pani pytanie, jakby najbardziej się zawsze, że tak powiem, zastanawiamy nad tym opętaniem, tak? A mniej właśnie jakby, myślę, w psychiatrii lekarze myślą w ogóle, czy biorą pod uwagę takie nękanie. I to czasami jakby w ogóle nie podlega jakby dyskusji, tak? Tylko te najbardziej spektakularne takie sytuacje, to wtedy, że tak powiem, jakaś lampka się tam zapala, oczy to czasem nie jest opętanie, tak? No, natomiast przy nękaniu raczej ta lampka się zapala rzadziej niestety, mówię niestety, no bo wtedy jakby przepuszczamy tą osobę, nie dając jej być może właściwej pomocy, na przykład duchowej, tak? A powiedzmy, nie wiem, skupiamy się na tym, że rzeczywiście są objawy depresyjne i trzeba tą depresję właśnie wyleczyć, czy poprzez psychoterapię, czy poprzez równoległe na przykład do psychoterapii stosowanie leków, tak? Więc jakby tak można odpowiedzieć na to pytanie. Ale ktoś, kto jest nękany przez złego ducha, może też mieć mniej serotoniny w organizmie, tak? Może tak być. Może tak być. Możemy powiedzieć, proszę ojca, czy ojciec jest związany tajemnicą egzorcyzmu? Czy jest w ogóle coś takiego? Odnosi do osób danych? Tak. Jest. Aha. Episkopat Polski wydał zakaz informowania odnośnie do personaliów. Bo tutaj tak pytam o to w nawiązaniu do kwestii egzorcyzmu jako biegłego. Bo myślę, że tutaj byłaby myśl, tak przypuszczam, że egzorcysta powinien odmówić. To znaczy, ja bym odmówił, znaczy po pierwsze bym spytał się biskupa, czy co o tym myśli, ale nie możemy informować nawet o przebiegu egzorcyzmu, że będzie. Bo mamy tajemnicę lekarską, jeszcze bardziej, że tak powiem, skonfirmowaną tajemnicę psychiatryczną, tam artykuł 51 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, gdzie psychiatra nie może być słuchany na okoliczności związane z leczeniem. Absolutnie, nawet jeżeli w czasie badania pacjent się przyzna do popełnienia przestępstwa, to nie może być utrwalane w dokumentacji medycznej. Nawet jeżeli lekarz psychiatra jest powołany jako biegły, to też wtedy w opinii nie może wskazać, że badany przyznał mu się w czasie badania do popełnienia czynu zabronionego czy przestępstwa. Dlatego moje pytanie do ojca, czy tutaj też mamy analogiczną, z zachowaniem oczywiście różnic, tajemnicę zawodową, bym
tak to powiedział. No my to nazywamy tajemnicą jak na spowiedzi, chociaż to nie jest spowiedź. Tak, ale bo o tym mówiliśmy, że to nie jest. Ale jest też, tak, oczywiście. Tak, jeżeli ktoś na spowiedzi przychodzi i powie, że popełnił przestępstwo, ja nie mogę powiedzieć, ale mogę jego zobligować w sumieniu, że ma iść i poddać się. Tylko że akurat jeżeli chodzi o spowiedź, proszę Państwa, to wprost o tym stanowi prawo, że nie można księdza przesłuchiwać na okoliczności związane, znaczy o okolicznościach, o których wiedzę uzyskał w trakcie spowiedzi. I tu mamy absolutny zakaz dowodowy. I natomiast to nie jest tutaj, nie jest dokładnie taka sama jak sytuacja jak w przypadku egzorcyzmu. Tak, tylko na spowiedzi ten człowiek, ja jestem zobowiązany, on nie jest zobowiązany, że on może powiedzieć, prawda? W związku z tym każdy człowiek, który się spowiada, może. Tak, ale ojciec nie może być przesłuchiwany na tę okoliczność jako świadek. Tak, ale jeżeli chodzi o sprawę egzorcyzmów, to ten człowiek może mówić, chociaż chyba wtedy nie za bardzo wie, co się dzieje, ale też jest jego rodzina. Nigdy nie egzorcyzmuje się i tutaj też mamy zakaz, żeby kogoś samego przyjmować. Musi być ktoś, kto jemu towarzyszy i ta osoba nie jest zobowiązana żadną tajemnicą. Znaczy, tutaj było moje dopytywanie, takie dociskanie ojca, żeby panu, naszemu moderatorowi, odpowiedzi na pytanie, czy egzorcysta mógłby być biegłym w sprawie. Myślę, że ojciec znakomicie odpowiedział na to pytanie. Drodzy Państwo, kto z Państwa ma jeszcze ochotę? Ja. Bardzo proszę. Ja się chciałam zapytać, czy osoba opętana, trochę bardziej w świetle prawa, jest też traktowana jako osoba niepoczytalna, kiedy przykładowo popełnia jakąś tam zbrodnię, czy czym karalny, czy to jest jakby jako bardziej świadoma osoba traktowana, czy jak to wygląda? Rozumiem, że to jest pytanie do mnie. Proszę Państwa, kryteria stwierdzenia, orzekania o niepoczytalności mamy wprost wskazane w artykule 31, paragraf 1 kodeksu karnego. I zgodnie z nimi to jest sytuacja, w której wskutek choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego bądź innego zakłócenia czynności psychicznej, akcentuję to ostatnie, i to może odpowie na Pani pytanie, osoba ta w chwili czynu, czyli tempore criminis, nie mogła pokierować swoim postępowaniem ani rozpoznać znaczenia czynu. I teraz odpowiedź na Pani pytanie zależy od tego, czy opętanie zakwalifikujemy jako inna czynność, inne zakłócenie czynności psychicznej, czy też nie. Myślę, że odpowiedź na to będzie opinia lekarzy psychiatrów. Czyli mówiąc inaczej, gdyby w opinii biegłych psychiatrów zawarte było, że ta osoba podlegała w czasie danej sytuacji innym zakłóceniom czynności psychicznych, czytaj, być może była opętana albo w jakimś, nie wiem, sposobie nękana, no to wtedy tak. To wtedy nie popełnia przestępstwa, popełnia czyn zabroniony. Tylko tak jak wcześniej dyskutowaliśmy, no to wtedy jakby sąd by się musiał zastanowić, jakiego biegłego tu powołać jeszcze, tak, żeby to dookreślić. Tak, czy... To znaczy w przypadku, panie doktorze... Znaczy, nie, mówię o tym, że nie da się powołać biegłego egzorcysty. Mamy imperatywną, bezwzględną normę artykułu 202 KPK, który mówi, że o stanie zdrowia psychicznego orzekają lekarze psychiatrzy. Natomiast w paragrafie drugim tego przepisu jest napisane coś takiego, że jeżeli lekarze uważają, że należy powołać lekarza innej specjalności, o egzorcyście tam jest, nie ma wzmianki żadnej, mogą zawnioskować o to do organu procesowego. Czyli albo do prokuratora, albo do sądu. Natomiast sam organ procesowy nie narzuca
biegłym, że tak powiem, niechcianego towarzystwa. Ale chyba pan mecenas się nie spotkał, ja też się nie spotkałem w swojej praktyce, żeby ktoś chciał powoływać na przykład biegłego egzorcystę. Albo też, żeby dookreślił w opinii sądowo-psychiatrycznej, że dane zaburzenie to było opętanie. Nie spotkałem się z tym, ja szczerze nie. mówiąc. Absolutnie nie. Tylko no tutaj staramy się odpowiedzieć na pytanie, które na przykład... A ja się nie spotkałem, żeby ktoś opętany kogoś zabił, czy ktoś zrobił takiego. Dzisiaj wszystko przed nami. Perspektywa po prostu. Drodzy Państwo, czy ktoś jeszcze z Państwa miałby ochotę zabrać głos, zapytać, uwagę, komentarz? Nie bać się, zachęcamy bardzo serdecznie. Bo my będziemy gadać znowu. To ja mam pięć pytań. Nie ma ksiądz, może ksiądz opowiedzieć jakiś przypadek, tak wiem, że obowiązuje ta tajemnica, ale mnie ciekawi jakiś taki najcięższy w cudzysłowie mogę ten przypadek egzorcyzmu, który ksiądz przeprowadzał? Czy można coś wspomnieć o tym? Bo jestem ciekawa. No, może dołączę do tego pytania, albo jakie właśnie były te przesłanki, bo tutaj zostały podane trzy przykłady, które tak jakby pokazują nam, że osoba jest opętana, czyli co wykazywały te siedem osób, że ksiądz stwierdził, że jednak jest to opętanie? No, po pierwsze ktoś, kto przychodzi, raczej sam nie chce przyjść. Więc raczej, jeżeli to najczęściej, to są czy w miarę młodzi ludzie. Przynajmniej najczęściej to było, że rodzic przyprowadzał, czy... No i nie zawsze za pierwszym razem ten ktoś chciał w ogóle rozmawiać. Tak, ale jeżeli już zaczął rozmawiać, no to się pytam, czy oczywiście, jeżeli ktoś był w satanizmie, są pewne przesłanki, że rzeczywiście demon mógłby mieć prawo do niego w jakiś sposób, bo jeżeli ktoś, że ani okultyzm, ani satanizm, nic, prawda, no to dlaczego miałoby takie coś się stać, to raczej nie, ale jeżeli ktoś rzeczywiście wchodzi w satanizm, no to się pytam, czy możemy się pomodlić wspólnie. No i wtedy ja prowadzę taką modlitwę, prosząc za tego człowieka i oddając te rzeczy Panu Bogu, żeby Pan Bóg go jakoś uwolnił od tego satanizmu po prostu. I jeżeli ten człowiek wprzęgnie się serce w taką modlitwę, no to demon jest przede wszystkim nieprzyjacielem Boga i on nie jest, jak to powiedzieć, no werbalizować to trudno, no nie jest w stanie może znieść takiej modlitwy, tak, kiedy człowiek... Przepraszam, ja tak poprasuję to pytanie, bo jedna rzecz mnie bardzo korci, a ona w literaturze jest dyskutowana. Dopuszcza ojciec możliwość opętania wbrew woli opętanego? No ale są takie przypadki, ale to nie wiem, chyba na palcach jednej ręki. Ale są możliwe. Ekspiacyjne. No na przykład, tak? No ale to ojciec Pio, czy ta mała Arabka, tak? Mhm, Czyli jakby... Nie ojciec Pio, przepraszam, nie był opętany, był atakowany. Mhm. Czy Jan Wianej. Czy jakby wola nie jest warunkiem, czy wyrażenie, aktywne wyrażenie zgody, czy woli, nie musi być takim warunkiem, czy jak pan on zostanie opętany. No ale jeżeli Bóg kogoś jakoś ekspiacyjnie pozwala, no to raczej też ten człowiek się zgadza na to. No nie sądzę, bo jest pytanie, jak to rozumiemy, nie? No to co święty Augustyn powiedział, no, że człowiek, Bóg stworzył nas, nie pytając o nas, ale nie może nas zbawić bez nas, on się liczy z nami. Więc jeżeli ktoś miałby być opętany ekspiacyjnie, zna jedną opętaną święta mała Arabka, Miriam z Betlejem, była wprost opętana i znamy chyba jeden przypadek opętania, bo też opresja demoniczna była, tak? Ojca Pio chociażby, czy tego Wianeja. Ale żeby opętanie, no to znamy chyba w historii jedną osobę, przynajmniej ja znam, ale nie słyszałem o innej, żeby był opętany ekspiacyjnie, czyli bez swoich zasług, że tak powiem. Okej. Moje pytanie. Znaczy, pytanie tylko, czy ojciec skończył odpowiadać panią, żeby panie były usatysfakcjonowane. Znaczy ja nie jestem. To ciągnijmy, bo... No wiem, ale trudno jest, bo tu jest to medialnie też i potem
osoba, która mogłaby oglądać i by to była ta osoba, no mogłaby być już pokrzywdzona, więc to są prywatne rzeczy. Nie, że takie odnośnie do tego, jak ktoś przychodzi i jest opętany, więc chyba nie. Czyli byłaby możliwość identyfikacji osoby po prostu, okej. Okay. Ale polecam książki ojca Amorta, on opisywał pewne rzeczy. Byłem kiedyś u niego na szkoleniu, był w 2012 roku, więc fantastyczny człowiek, który on opisywał w książkach pewne rzeczy i on miał tyle egzorcyzmów, że chyba wszyscy razem w Polsce tyle nie mieli egzorcyści przypadków. Więc myślę, że najlepiej może do jego literatury. No ale ojciec zna przypadki jednak też egzorcystów, także w Polsce to się chyba czasami zdarza, czy zdarzało, no którzy jednak wywlekali gdzieś na światło dzienne flaki, powiedzmy, kolokwialnie mówiąc, egzorcystów, ale egzorcyzmów, nie wiem, przywołali słowa, które demon używał w trakcie egzorcyzmów, no trochę wbrew rytuałowo postępując, nie? No ale to już mi mówi, na ksiądz. Nie, a to ja mówię, no, no, to nie, ojca odpowiedział, no, że ja mówię, że są sytuacje, w których powiedzmy te normy jakby zachowania pewnej dyskrecji czy tajemnicy, no są łamane po prostu, tak? Także medialnie. No, to jest to samo wśród lekarzy. Oczywiście, tak. Więc to, że ktoś robi, to nie znaczy, że... Jasne. A moje pytanie, czy ojciec doświadczył w czasie, no bo jak tutaj ojciec powiedział, egzorcyzm to jest modlitwa. Nie tylko w zasadzie. Aha, tak, no, rytu rzymskiego. Z tego co pamiętam, tak? Mm-hmm. A czy doświadczył ojciec agresji demona? Tak? On się denerwuje bardzo, tak? I wtedy, jak jest opętanie, to już nie mówiąc o przypadkach, tylko po prostu, jakby to powiedzieć, demon przejmuje władzę nad ciałem chwilową i wtedy on mówi po tym hebrajskim, przypuśćmy, czy aramejskim, czy każdym językiem w zasadzie, tak? I wtedy, kiedy przyjmuje władzę nad ciałem, dlatego posługuje się chociażby krtanią tego człowieka, no i wtedy on zaczyna tam coś mówić, tak? I wtedy jest agresywny, oczywiście. Także nasza młodzież naprawdę nie jest zbyt przechwilna. Może to mamy odpowiedź teraz, tutaj. Ale ja sobie tak myślę w kontekście tego przykładu, o którym mówił pan doktor, że jesteśmy przesyceni obrazami, które mają wzbudzać, mam wrażenie, w nas pewną wizję, która może wywoływać potrzebę po prostu sensacji, mam też takie wrażenie. Tak, ja tutaj też chciałam trochę postawić pytanie, nawet nie wiem jak to nazwać. Bo ja jestem nauczycielką w szkole podstawowej, katolickiej i widzę wśród młodzieży fascynację takimi horrorami jak Obecność, Anabel, czy też no, o opętaniach. Jak tutaj też było powołane na egzorcyzm Emily Rose. No, ksiądz powiedział, że jest to fikcja, a są tam takie słowa, że jest to na autentycznych przypadkach i jak też tutaj padło, że młodzi ludzie są często opętani, czy też jak ksiądz sądzi, czy szkoły nie powinny w pewien sposób uczyć młodzież, że jednak balansują na granicy tego opętania i wchodzenia na cienki lód, żeby nie brnęły w tą stronę. Ale mówisz o profilaktyce pewnego rodzaju? No właśnie też, że uświadamiania młodzieży, że to jest, istnieje i mogą sobie tak tym zaszkodzić. No właśnie nie umiem zadać nawet tego pytania, bo widzę tą fascynację młodzieży, że tutaj szatan, tutaj diabeł i coś z tego może wynikać. Ale ja sobie przepraszam, bo tak zabrałam głos w tym momencie, na ile ciągnąc już ten wątek sensacji, tego poszukiwania doznań, doświadczeń, traktujemy kategorie duchowe, użyję takiego określenia, Bóg, diabeł, jako postaci popkultury po prostu, pewnego rodzaju mainstreamu, nie zastanawiając się nad tym, że no, przyjmujemy, że, czy możemy przyjąć, że jesteśmy osobami, które ludźmi, którzy mają w sobie przestrzeń duchową. Tak ja to odbieram. I teraz na ile z perspektywy filmów,
książek, autorów, którzy mają pobudzić nas emocjonalnie, my w pewien sposób wchodzimy w pewnego rodzaju kanał jako ludzie, którzy nie mając podbudowy teologicznej, psychiatrycznej, w ogóle lekarskiej, wchodzimy w coś, co tak na dobrą sprawę, to właśnie tak jak powiedziałaś, jest pewnego rodzaju wejściem na dość cienki lód. No ja tak to odbieram, że jakby jesteśmy troszkę podkulturowo karmieni pewnymi obrazami, bo tutaj się pojawiła historia egzorcysty papieża, taki film z Russellem Crowe'em, to stwierdziłam, gladiator tam występuje, nie? I teraz zobaczcie, jakimi kategoriami funkcjonujemy, że my myślimy o postaciach, które są fikcyjne, ale w jaki sposób nas fascynują, więc ja zastanawiam się nad tym, czy na ile na przykład my spodziewamy się i chcemy doświadczyć, chcemy słuchać takich rzeczy, bo one są po prostu bardzo interesujące, bo wchodzą w ten mainstream. Więc pod tym kątem zastanawiam się nad kwestią tej sensacji. Bo z drugiej strony sobie tak myślę w kategoriach tego cierpienia, że ta osoba, która szuka pomocy, albo ludzie, którzy troszczą się o tą osobę, która jakby ma pewien problem, no po prostu cierpi. I jakby dla mnie to jest pewna granica pokazująca czegoś takiego, że ja z jednej strony chciałabym wiedzieć, w jaki sposób unikać pewnych doświadczeń, ale z drugiej strony nie chciałabym wchodzić w przestrzeń człowieka, który po prostu ma prawo do swojej prywatności, jeszcze użyję takiego określenia. Nie? Znaczy, ja nie wiem, czy cię dobrze zrozumiałem, ja zapytam też ojca wprost o taką rzecz, czy ojciec się spotkał z taką sytuacją, bo ja słyszałem o takich przypadkach, czy one są prawdziwe, czy nie. Gdzie ludzie dowiadując się na przykład od egzorcysty, że nie są opętani, są ewidentnie zawiedzeni. Nie? Oni by właśnie chcieli być opętani, a tu się okazuje, że ale nie jestem opętany. Ale chcą być, no, z jasnej przyczyny. Przyczyna jest psychologiczna. Kiedy ktoś doświadcza, że słyszy jakieś głosy w głowie, co jest coś okropnego, nie? Które mu jeszcze mówią jakieś rzeczy, to łatwiej jest chcieć być opętanym, bo pójdzie do egzorcysty diabeł wcześniej czy później wyjdzie, a choroba jednak może być do śmierci. Więc chciał, nie chciał, podświadomie wolimy, żeby to był demon niż choroba. Drugą płaszczyzną może być to, że ktoś chce się czuć w sposób szczególnie wyróżniony, tak? Chce być inny niż wszyscy, chce być wyjątkowy i dlatego mówi, może poprzez to, że będę mówił, że jestem opętany, będę uzyskał tą wyjątkowość i wszyscy będą wokół mnie skakać, albo będą się bali mnie, albo będą mnie szanowali, albo będą mi, nie wiem, oddawali pokłony, tak, nie wiadomo, co się będzie działo, ale na pewno będzie to jakaś bardzo nie może to ciekawa pozycja. Nie tak? Może to dotyczyć też kwestii psychiatrii, gdzie na przykład człowiek słysząc u psychiatry, że no nie potrzebujesz farmakologii, tylko musisz na przykład pójść na terapię, jest zawiedziony, bo słyszy, kurczę, będziesz musiał opracować nad sobą, nie? Coś będzie trzeba zrobić. A nie, to chciałem, żeby mi dali pigułę, to jest piguła, mało tego jest na co zwalić, że to właściwie nie ja, tylko no to tak mi się dzieje, dadzą mi pigułę, będzie okej, okay, nie? A tu się rysuje perspektywa długofalowej pracy nad sobą. Tak, uświadomienia sobie, że częściowo to jednak ja, nie? Znaczy, mogę coś? Jasne, bardzo proszę. Ja tutaj odnośnie do może pytania pani, która pracuje w szkole i też do tego, co powiedziałaś, Ada. Mnie się wydaje, że obecna młodzież zapomina, znaczy w ogóle obecny świat zapomina o tym właśnie, co było tu już powiedziane. Nie jesteśmy tylko ciałem i umysłem, ale mamy w sobie przestrzeń duchową. I jeżeli ta przestrzeń duchowa nie jest odpowiednio, nie wiem, czy dobrze teraz powiem, zabezpieczona, tak? Jest odpowiednio wykorzystana i odpowiednio, nie wiem, zaopiekowana, no to ona się będzie zapełniać różnymi rzeczami, które są w jakiś sposób podawane nam przez, chociażby właśnie przez media, przez rówieśników i tak dalej. Jeżeli coś jest w danym momencie modne, no to w tym momencie to będzie żyło w świadomości tych młodych ludzi. Kiedyś, jeszcze lat temu, kiedy nie było takiej możliwości przekazywania w tak szybkim czasie tej mody, nazwijmy, czyli tego, co jest fajne, kiedy było większe, kiedy taki nacisk na tą sferę duchową też, zauważ, nie było takich, aż takich problemów, przepraszam, też powiem psychicznych, bo to jest też taki głód, bo to było powiedziane na początku, że cierpienie jest brakiem, tak? Jest jakimś brakiem czegoś.
Więc jeżeli jest jakiś brak w sferze duchowej, no to on prędzej czy później zostanie zapełniony czymś, co nie do końca jest dobre. Ekwiwalent wtedy. Dokładnie, to, co nie do końca jest dobre, co będzie potem rzutować zarówno na umysł, jak i na ciało. Może to nie jest też tak, że kiedyś nie było tak dużej tej świadomości tych chorób psychicznych, tak. A to nie jest tak, że tak. Nie było jakichś mas mediów i takich rzeczy, bo nie wiem. Poza tym, proszę Państwa, o tym się nie mówiło. Bo jeżeli byśmy się cofnęli, dla niektórych z Państwa to jest zupełnie abstrakcyjna cezura czasowa, ale powiedzmy 30 lat wstecz, to w PRL-u przecież no to był cudowny ustrój, gdzie wszyscy byli powinni być szczęśliwi. To tam nie było miejsca na to, żeby mówić o depresji, o innych chorobach psychicznych. To nie było nagłaśniane, to nie było mainstreamowe. I myślę, że te wszystkie schorzenia, nazwijmy to w ten sposób, psychiczne, czy też schorzenia duchowe, one również wtedy istniały, tylko po prostu nie były one na tyle ujawniane. Bo proszę Państwa, to, jaką mamy zapaść w psychiatrii w obecnym czasie, to nie jest skutek 10-20 lat. To jest skutek braku rozwiązań systemowych, które mają historię naprawdę wieloletnią. Tak, ale tutaj też następny wątek może być taki, że być może właśnie dlatego, że nie wiem, duża część osób odchodzi od duchowości, też od religijności, tak, ale przede wszystkim od duchowości, tak, że jakby te sprawy niekoniecznie są najważniejsze, bardziej są ważne sprawy materialne, zdobywania, sukcesu, majątku i tak dalej, i tak dalej, to jakby zatraca się pewną ramę, pewien jakby można by powiedzieć jakiś... Proszę? Taką równowagę. Tak. I stąd być może też jest to, że ludzie sobie przestają radzić jakby potem z tym, tak? Że jakby brakuje im takiego wewnętrznego jakby kręgosłupa, tak? Takiego można by powiedzieć duchowego, gdzie który ich, tak powiem, trzymał jakoś, tak? A potem to może się przekształcać w różnego rodzaju właśnie to, co widzimy teraz, tak? Wzrost tam w ciągu ostatnich 2 lat o 140% liczby samobójstw czy prób samobójczych wśród młodzieży, tak? W różnego rodzaju depresje i załamania, kryzysy psychiczne i tak dalej, i tak dalej. To też może być tak, jak już, że tak powiem, dyskutujemy tak wielopłaszczyznowo. Tak? Ale księża też mają depresję. Nie, a pomimo tego, że są blisko duchowości. No tak? Oczywiście, bo to jest stan psychiki, prawda? Mało tego, współcześnie też się coraz mocniej dyskutuje, i to nawet w Polsce powstają bardzo poważne prace, no, dotyczące pewnych na przykład nerwicowych form religijności, czy takich neurotycznych. Nawet nie przypomnę sobie w tej chwili nazwiska tego człowieka. To jest chyba psychoterapeuta, nie wiem, czy nie psycholog, też skrakował taki termin jak nerwica eklezjogenna, czyli wygenerowana w wyniku destrukcyjnych z perspektywy zdrowia psychicznego form religijności, tak? Na przykład, nie wiem, karykaturalnego takiego jakiegoś surowego obrazu Boga, czy pewnego rodzaju skrupulanstwa i tak dalej. I tak dalej, tak? Czyli ja was piękna. Tak, na przykład, nie? Więc religia z jednej strony, czy duchowość może być pewnego rodzaju pomocą, ale może być też bardzo niebezpiecznym jakby narzędziem, czy wręcz pewnym impulsem do traumatycznych czy chorobowych wręcz zachowań. Można być religijny i niewierzący. To też. Można być duchowym i religijnym. Tak, wypowiadając jeszcze pani, że to jednak przestrzegamy młodzież, tylko że nie zawsze można przestrzegać przed złem, pokazując dobro, bo można przestrzegać przed aborcją, wywieszając zdjęcia dzieci z krwią, a można pokazywać
piękną sześcioosobową rodzinę, więc co jest lepsze? Uważam, że pokazywać dobro, prawda? Można przestrzegać przed złem, pokazując, że rzeczywiście, prawda, czcić Boga i kochać drugiego człowieka, a niekoniecznie pokazywać diabła, więc... Znaczy, to nie chodzi mi też ich straszyć, bo często czytając na lekcje religii, to opowiadamy o różańcu, o tym, jakie księża noszą stroje w dane święta. To jest ciekawe. Tylko czasami, to już tak wchodzę w sumie w inny temat, ale brakuje mi na przykład na lekcjach religii czytania pisma, wyjaśniania tego, co Jezus robił, dlaczego tak robił, bo to jest przykre, że młodzież odchodzi od kościoła. No niestety, jest to przykre, bo też powinno się ich zachęcać właśnie w ten dobry sposób, a jak szósty rok albo ósmy rok mówimy i tłuczemy różaniec, no to też to jest dla nich, nie chcę użyć takiego brzydkiego słowa, nudne. Tylko że lekcja religii to jest nauka o Bogu i no nie mamy chyba prawa niczego innego robić, tylko nauczać o wierze, a doświadczenie Boga to jest co innego i dla mnie wtedy, i ja wtedy oczywiście się nie dziwię, bo będąc przed zakonem, mając, chodząc do szkoły, zakochałem się w dziewczynie, chodziłem z dziewczyną, miała na imię Bogusia i miała czarne oczki jak węgiel. I to, że miałem wobec niej uczucie, to sprawiało, że chciałem o niej jak najwięcej wiedzieć, żeśmy godzinami rozmawiali i nigdy mi się nie nudziło, bo miałem do niej relację jakąś, prawda? Ale gdybym dzisiaj miał o kimś się uczyć, kto tam gdzieś na ulicy idzie, to byłoby dla mnie męką. I teraz, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia Boga i musi się o nim uczyć, no to nie chcę tego, no i ja się nie dziwię, prawda? Więc, no a doświadczenia Boga nie uczymy się na religii, tylko raczej z domu wynosimy. Przepraszam, bo tak jeszcze wejdę w kontekście psychoprofilaktyki. Profesor Krzysztof Wojcieszek, który jest jednym z twórców psychoprofilaktyki takiej współczesnej, jakby, mówi o czynnikach chroniących i jednym z takich czynników chroniących jest wiara, po prostu wiara w Boga. Czy wejście w przestrzeń wspólnoty, w której dzieje się dobro. I teraz pytanie, co to znaczy ta wspólnota, w której dzieje się dobro? Bo to ma chronić. To nie chodzi o kwestię nerwicy, o której tutaj wspomniał Michał, ale chodzi o sytuację tego dobrego świadectwa. I oczywiście on jest odosobniony w kontekście myślenia o tym, że jest to po prostu czynnik chroniący, czyli taki czynnik, który nawet w sytuacji kryzysu, nie wiem, związanego z wejściem w przestrzeń adolescencji, czy różnych sytuacji takich rodzinnych, cierpienia na przykład, które wynikają na przykład nie, ze śmierci jednego z rodziców albo rozstania rodziców, to w sytuacji, kiedy mówimy o czynnikach chroniących, to ten czynnik chroniący ma zabezpieczać przed sytuacjami, które byłyby ryzykowne dla takiego młodego człowieka. I z jednej strony to jest kwestia tego, że my jesteśmy z natury ciekawi, a mainstream nam podpowiada ciekawe rzeczy, ale chodzi o kwestię po prostu wewnętrznego, to o czym pan doktor powiedział, kompasu, który powie, okej, dobra, mogę sobie obejrzeć, ale no jest to ciekawe nie dla mnie, powiedzmy, ale z drugiej strony chodzi o szukanie czegoś, co będzie chroniło. I teraz w moim odczuciu szkoła tu powinna stawiać na czynniki chroniące. A na ile katecheci na przykład, czy księża zwracają uwagę na to w takich kategoriach, to jakby to już jest inna para kaloszy. Bo czym innego, bo jakby to chodzi o pokazanie rzeczywistości. Właśnie Wojciech bardzo wprost o tym mówi, że po prostu jest to jeden z czynników chroniących. Ale tak naprawdę to ojciec przed chwilą powiedział, że to powinno być tą podstawą, tą wspólnotą taką pierwotną, no, tak naprawdę rodzina, tak? Bo jeżeli tego brakuje, no to czasami, nie wiem, wspólnota, powiedzmy, nie wiem, parafialna, nazwijmy to, chodzenie raz w tygodniu na mszę do kościoła, być może jest to za mało, tak? Albo chodzenie raz na pół roku, żeby poświęcić koszyczek na przykład tam, albo, że tak powiem, coś innego, tak? To być może jest za mało, żeby uzyskać jakiś taki, że tak powiem, takie wsparcie, tak? I taką moc jakby przeciwstawiania się różnym. Można się modlić i można się z Bogiem nie spotkać.
Pytanie też, jak rozumiemy ten element chroniący, dlatego że mi się przypomina taki wywiad z ojcem Aleksandrem Pusackim. Być może część z Państwa kojarzy, to znany chrześcijański demonolog, on nie jest egzorcystą, jeśli dobrze kojarzę, ale był konsultorem, to fachowiec ewidentnie, jeśli chodzi o tę kwestię. I on kiedyś powiedział coś takiego, mimo że Pusacki momentami może być taki wręcz, wydawać się przeczulony, on mówi, no dobra, no ale muszą być też ludzie, i on sam należy do takich ludzi, którzy wchodzą nawet w destrukcyjne treści po to, żeby je poznać. On ma świadomość, że to jest, no bo prosta rzecz, tak? Możesz na przykład chronić młodzież, nie wiem, strzelam, przed czytaniem Biblii Szatana, ale w pewnym momencie padnie pytanie, dobra, ale dlaczego? Czytałeś to? Wiesz, że to jest złe? Nie. No to nie mam o czym gadać. No i Pusacki mówi, no nie, musi być też grupa ludzi, która to przeczyta, przeanalizuje i powie dlaczego. On oczywiście ma świadomość tego i on mówi, że to jest ryzykowne i to musi być ktoś, oczywiście z jednej strony duchowo uformowany, ale także psychicznie czy moralnie jakby mający pewien kręgosłup, tak? Czyli ktoś, kto wie, do czego przystępuje i sam jest zabezpieczony także z takich względów psychicznych, społecznych i tak dalej, tak? Ale mówimy o przewodniku. Tak, mówimy o przewodniku, nie? Przewodnik jest osobą, która będzie wybrana w pewien sposób, do której osoba doświadczenia miała zaufanie. I to jest ten problem współczesnej szkoły, że takich przewodników brakuje. I tu nie chodzi o katechetów, tylko w ogóle o nauczycieli, którzy przewodzą. Znaczy, my mamy chyba dzisiaj w ogóle problem i mam wrażenie, że ten wątek jest ciekawie podniesiony w rytuale akurat egzorcystycznym, że mamy, to zabrzmi jakbym próbował cofnąć edukację do jakichś klimatów takich bardzo ekskluzywnych, ale w ogóle nie o to chodzi. My mamy szeroki dostęp do wszelkiego rodzaju informacji. Ja powiem szczerze, z czasem odkrywam pewną mądrość tkwiącą w niektórych nurtach takich powiedzmy ezoterycznych, które mówią, moment, dostęp do wiedzy jest konsekwencją pewnego awansu rozwoju moralnego, duchowego i tak dalej. Dlaczego? Bo wiedza w rękach idioty jest niebezpieczna. To znaczy, jak idiota dostaje do ręki wiedzę i jemu się wydaje, że on wie tyle samo, co inni, którzy latami to studiowali, to zaczyna być niesamowicie niebezpieczne. Dlaczego powiedziałem, że to jest mocno związane z rytuałem egzorcystycznym? Bo o ile ja się tam doczytałem, to egzorcyzm ma być przeprowadzany maksymalnie dyskretnie, czyli generalnie nie na forum kościoła, gdzie wszyscy widzą, hura, o, diabeł lata. No właśnie, nie? Dlaczego? Ze względów, po pierwsze, żeby chronić to przed robieniem tego show, po drugie, tam ostatecznie chodzi o cierpiącego człowieka, a nie gościa, który przyszedł sobie poskakać i zrobić fajerwerki, bo to w ogóle nie o to chodzi. Trzy, no właśnie, zrozumienie tego, co się dzieje, teraz ja nie mówię o kwestii wiary czy niewiary, tylko także ze względów takich kulturowych, zrozumienie, co się dzieje, wymaga pewnego obycia, czy pewnej też wiedzy. I czysty obserwator niekoniecznie musi mieć zawsze pojęcie, o co chodzi. Jemu się wydaje właśnie, że on rozumie, co się dzieje, a on może często nie rozumieć, co się dzieje, powiela potem gdzieś utrwalone schematy. Nie? Zobaczmy, co się dzieje na tych filmach. One bardzo często obnażają właśnie całą tą tajemnicę cierpiącego. Mamy wystawionego te flaki, zaproszyłem na forum, to teraz sobie popatrzmy, jak on tam nim rzuca i tak dalej, nie? Znika aura pewnego sakrum, pewnej tajemnicy. Ale też w tej sytuacji troski o człowieka. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. No, to jest trochę taka sytuacja, jak już zostało przebłogę. Jakiś elitaryzm wiedzy, tak? Nie chodzi o elitaryzm wiedzy. Chodzi o to... Ja myślę, że o przygotowanie do tego, żeby... Nie chodzi o to, że wiedza jest... W zakresie tym, że ona jest dostępna po odpowiedzi. Bo może być niebezpieczne. Ja wiem, że to jest mocne stwierdzenie, którego użyłem, że wiedza w rękach idioty jest niebezpieczna, ale ja obawiam się, że to tak może być, bo człowiekowi, który nie ma odpowiedniego przygotowania do przyswojenia tej wiedzy, ta wiedza może zrobić krzywdę. Ja zastanawiam się, przepraszam, dygresję, zastanawiam się, czy w kontekście prawa nie jest dokładnie tak samo. A ja chciałam bardziej nawiązać do tematu. I skoro mieliśmy okazję już słuchać, o czym rozmawiamy o pętanie, chciałabym się teraz dowiedzieć, jak możemy z jednym zadać wyobrażenie, czy jest to łatwy proces, czy jest to uchwały. Może nam pan doktor na ten temat więcej powiedzieć.
No już częściowo tam nadmieniłem, tak, bo jakby można powiedzieć tak, schizofrenia schizofrenii nierówna i to jest tak, tak naprawdę w moim rozumieniu jest to bardziej, określiłbym to jako grupę chorób, tak? Takie spektrum, tak bym powiedział, tak? A nie, że tak powiem, daną jednostkę chorobową, to jest schizofrenia i każdy ma tak samo. Są różne te postacie schizofrenii, jest to zawarte, co prawda, w tej klasyfikacji ICD-10, ale i tak uważam, że ona jest niedoskonała i jakby nie oddająca wszystkich niuansów, tak bym powiedział, rzeczywistości, z którą się stykamy. Już 11 mamy, tak, nie? Tylko po Polsce tam, jeszcze tam, tak, jest tłumaczone. Tak, jest na razie tłumaczone. Więc to jakby myślę sobie, że na takie podstawowe kryteria, to mówi się o tak zwanym autyzmie, tylko nie tym autyzmie wczesnodziecięcym, tylko o takim autyzmie, który polega na tym, że człowiek się jakby bardziej zajmuje swoim życiem wewnętrznym niż się udziela na zewnątrz. Tak, że się wycofuje jakby z relacji, wycofuje z różnych aktywności, takich, nie wiem, rodzinnych, społecznych, zawodowych. Bardziej się poświęca właśnie rozmyślaniom, zastanawianiu się nad różnymi dziwnymi kwestiami, czasami właśnie takimi na pograniczu filozoficzno-religijno-duchowymi, tak? Czasami właśnie takimi transcendentalnymi. Po raz drugi czuję się diagnozowany. Nie chcą. W każdym razie. Zostaniemy, bo. Nie na porach, nie na porach. Nie na porach. Państwo podziękuję. Panowie mi wszystko wyjaśnią i ja w tym momencie mogę się zwolnić z uczelni. Będę w końcu ogródek, będę upraw, będę wiedział, o co w życiu chodzi. Super. Ale musisz się zastanowić, co chcesz odprawić. W każdym razie, oprócz tego takiego, nazywamy to autyzmem, no, jest też ta druga sfera, która taka jest bardziej widowiskowa, jakby w schizofrenii, bardziej widoczna i najczęściej się o niej dyskutuje, tak? Czyli tak zwane objawy wytwórcze, czyli to, co nasz mózg wytwarza, tak? Czyli urojenia, czyli jakieś fałszywe myśli, fałszywe przekonania o czymś, że coś się dzieje tak, a nie inaczej i my jesteśmy pewni tego, że tak jest. Natomiast no, jakby rzeczywistość, logika i inne osoby tego nie potwierdzają. Tak? To jest tylko wytworem danego umysłu, danego człowieka. Halucynacje, inaczej zwane omamami, tak? Czyli jakby wytwarzanie takich wrażeń sensorycznych, tak, że na przykład słyszymy jakieś odgłosy, jakieś słowa, nie wiadomo skąd dochodzące, nie wiadomo od kogo one pochodzą czasami. Czasami jest to określone przez danego chorego, że tak, to jest głos Boga, albo to jest głos mojego sąsiada za ściany, albo jeszcze kogoś tam innego, nieżyjącej babci na przykład, tak? A czasami nie jest to określone, że słyszę coś, nie wiem skąd to do mnie dociera, nie wiem, najczęściej są tak zwane halucynacje słuchowe imperatywne, tak, które coś nakazują, masz zrobić to, masz zachować się tak, masz poruszać się w taki, a nie inny sposób, teraz masz usiąść, teraz masz tak, teraz masz powiedzieć to i to na przykład, tak. Ale też sensoryka innego, z innych modalności jakby, tak, czyli nie wiem, czasami pojawiają się, chociaż rzadko w schizofrenii, takiej typowej halucynacje wzrokowe, tak, że coś widzimy, jakieś właśnie zgidy, postacie, duchy, tak, jakichś kosmitów, kogoś tam innego. Różnie to pacjenci określają. Jest to też tak uwarunkowane kulturowo, tak, teraz na przykład dużo urojeń i halucynacji związanych z wojną. To jest dostrzegalne przeze mnie na przykład, tak? Że to są takie jakby, jak dawniej, to jest taki klasyczny przykład, jak dawniej często w szpitalach psychiatrycznych, jak się pytało, a to w końcu kim pan jest, tak? Pacjent, on mówi, no to jestem Napoleonem, tak? No to teraz na przykład bardzo się często spotyka, że mówią, jestem Putinem na przykład, tak? Więc to jest związane też kulturowo z daną sytuacją, z naszą cywilizacją, z tym, co się dzieje wokół, jakby treści do urojeń też przenikają z naszego świata aktualnego, zewnętrznego, tak? Także też jest bardzo często tak zwany psychotyczny lęk. Wracając jeszcze do tych zaburzeń sensorycznych, są też czasami objawy, nie wiem, węchowe,
że czujemy jakieś dziwne zapachy, bo mamy dotykowe, tak, że coś tam chodzi po ciele, albo czujemy jakiś dotyk kogoś lub czegoś, tak. Ale też najczęściej towarzyszy temu lęk, najczęściej towarzyszy temu tak zwany psychotyczny lęk, czyli taki nieokreślony, nie wiadomo skąd pochodzący lęk, że coś się dzieje dziwnego wokół nas, że ten świat się jakoś zmienił. Jest poczucie takiej derealizacji, że wszystko wokół jest inne, wszystko wokół się zmieniło. Ten świat jest jakiś inny niż ja go znałem wcześniej, tak? Ale też poczucie depersonalizacji, czyli ja jestem kimś innym, ja jestem jakąś zmienioną osobą, zmienioną istotą, jakiś jestem inny niż byłem do tej pory, coś się we mnie zmienia, coś się dzieje. To jest jakby, niektórzy mówią, że to jest takie poczucie, że poczucie choroby takie, tak? Że coś się jednak dzieje dziwnego, aczkolwiek tak najczęściej jest tak, że w schizofrenii chory nie ma poczucia choroby, albo ma je bardzo takie nikłe, tak? I tak samo jak tu wcześniej była mowa o tym, że ktoś przychodzi tak do ojca i mówi, ale ja nie chcę żadnych egzorcyzmów i w ogóle nie jestem opętany, w schizofrenii można powiedzieć, jest trochę podobnie, tak? Rzadko kiedy osoba chorująca na schizofrenię przychodzi sama i mówi, doktorze, wydaje mi się, że mam takie objawy, które chyba są chorobą psychiczną, psychozą, być może schizofrenią, bo czytałem coś o tym, proszę mnie leczyć. To są przypadki 1 na 1 000 000, można powiedzieć, tak? Najczęściej ta osoba nie zdaje sobie z tego sprawy, albo uważa, że są jakieś inne powody, dla których tak się czasami przyznaje, że tak rzeczywiście trochę się dziwnie zachowuje, ale są określone powody ku temu, tak? Bo coś tam, jakieś jest wytłumaczenie, tak? Bo na przykład mój sąsiad na mnie tutaj zastawia pułapki, tak? I chce mnie zniszczyć, tak? I to jest wytłumaczenie takie realne, tak? Że podsłuchuje, przysyła mi, że tak powiem, jakieś dziwne informacje, stuka, puka jakimiś dziwnymi szyframi. Tak, albo nie wiem, wypuszcza mi do klimatyzacji czy do przewodów wentylacyjnych jakiś dziwny zapach, jakiś dziwny gaz, po to, żebym ja się tu stąd, nie wiem, chce mnie chyba wykurzyć z mojego mieszkania. A mogę pytanie zadać? Bo jeżeli taka osoba przychodzi do mnie i ja wiem, że oczywiście to nie ma nic wspólnego z duchowością, ale tej osoby się nie chce przekonać, no to wiem, że oszukałbym tą osobę, ale jakbym się tak po łacinie jakąś bajeczkę tam zmówił, alcimi jakiejś, i ona by myślała, że to jest egzorcyzm i by jej to pomogło psychicznie, to czy warto? Ale oszukałbym ją. To jest pytanie takie. Bo mam takie pokusy. Etyczne. Myślę sobie, że. Chyba Bóg by się nie obraził, tak bym powiedział. To znaczy, jeżeli ktoś przychodzi i cokolwiek, i nie mówię, że tak robię, ale jeżeli nawet z kimś porozmawiam, kto jest chory psychicznie, no to jemu to pomoże, że w ogóle ktoś go wysłucha. No tak, to już jest tak. Tak. Czasami tak jest, że te osoby są w jakiś sposób atakowane przez rodzinę, w takim sensie, no nie fizycznym najczęściej, ale takim, co ty opowiadasz, jakieś bzdury, przestań gadać, coś ci odbiło, tak, zajmij się robotą, zajmij się nauką, zajmij się czymś tam, a nie opowiadaj jakieś tam farmazony. Tak? No i ta osoba się często wycofuje wtedy, nie opowiada, a to wszystko się rozgrywa, że tak powiem, po cichu w jej umyśle i wtedy jest to strasznie dla tej osoby obciążające. Tak, że tak a propos tego, co ojciec tutaj wspomniał, kiedyś byłem u znajomy pani dyrektor szpitala psychiatrycznego i zrobiłem sobie spacer po pięknym parku. I podchodzi do mnie pani w wieku, no absolutnie nie do ustalenia, bo mogła mieć u mnie dobrze 30 lat, jak 60. Miała białe włosy. I do mnie, Panie Jezu, pobłogosław. No, ale się bucha, prawda? To może i nas. Ja wtedy zawarłem. Jednak zostańmy sami może. Jak, no... Może pani to zauważyliście, że raczej nie mam przesadnych problemów ze sławieniem się. Tak. Tutaj zawarłem i nie wiedziałem, co powiedzieć, ale sobie powiedziałem, kurczę, no przecież
i to nie zaszkodzi. Mówię, ego te batyki, to im nomine batyki za dwie spytu sancti, amen. To ja błogosławiłem, nie powołując się na Boga. Ta pani padła na kolanach, ale była tak szczęśliwa, poszła i naprawdę ona była, no prawie, że w niebo. Użył pan teraz jej cierpieniu tak naprawdę. Ale benedicere, czyli błogosławić, tak, znaczy życzyć komuś dobrze, więc... Benedicere, no. Więc może pan też nam pożyczyć dobrze. Co? Ja sam zawsze, że to jest naleczenie chroniące. A jeżeli mogę mieć pytanie do pana psychiatry, bo jest pan lekarzem, czy może być tak, że ktoś, nie wiem, na przykład, bo przychodzi ktoś i mówi, że czuje, że jest gwałcony w nocy bez użycia swoich rąk czy czyjś, czy nie wiem, na skutek tego, nie wiem, molestowania w dzieciństwie, może ktoś mieć taką pamięć, że ciało tak reaguje? Teoretycznie tak, teoretycznie tak. Niektóre rzeczy, które przeżyliśmy bardzo dawno temu, właściwie wszystkie rzeczy, które przeżyliśmy, nasz mózg rejestruje, tak? Oczywiście nie do wszystkiego mamy dostęp, do większości nie mamy dostępu, można by powiedzieć. Wszystko znajduje się w sferze podświadomości, ale czasami coś się do tej świadomości przebija właśnie w jakichś dziwnych doznaniach czy w snach na przykład, tak? Więc tak, można by odpowiedzieć, że tak, to jest możliwe. To jest możliwe. A czy schizofrenia taka jest uleczalna? Czy to jest trudne pytanie tak naprawdę. Jakby schizofrenia jest taką chorobą przewlekłą i oprócz tych takich fajerwerkowych objawów, o których tutaj w filmach się zawsze pokazuje, że ktoś tam widzi właśnie zielone ludziki albo tam, nie wiem, rozmawia właśnie z Bogiem, tak, albo coś tam innego jeszcze robi, dziwnego i ciekawego, to tak naprawdę ta choroba jest mało ciekawa. W takim sensie, że strasznie człowieka wyjaławia, strasznie człowieka spycha na margines takiego jakby no, rozumianego przez nas codziennego życia i takiego funkcjonowania w jakimś dobrostanie. Ta osoba najczęściej no, wegetuje gdzieś tam. Raz, że nie ma się za co utrzymać, jeżeli nie ma rodziny, bo nie pracuje, nie jest w stanie sprostać wymaganiom rynku pracy. Daje rentę, jak najbardziej tak, państwo. Natomiast no, no często jest tak, że jeżeli ta osoba na przykład się nie leczy też, tak, bo są też takie przypadki, że takie, ja to nazywam czasami takie znaleziska, że ktoś na przykład przychodzi z jakąś tam osobą z rodziny i mówi, to jest mój kuzyn, on ma lat tam 45, tam już z 20 lat temu coś się dziwnego zaczęło z nim dziać, no ale tak sobie egzystował, tam mieszkał ze swoją matką czy z rodzicami, oni potem zmarli, no i ja teraz właśnie zostałem jakby obarczony tym, że muszę coś z nim zrobić, no więc coś zaczynam robić. Okazuje się, że jakby po przeprowadzeniu tego badania i wywiadu, no to jest osoba, która choruje na schizofrenię od 20 lat, tak? I gdzieś tam sobie wegetuje cichutko przy boku właśnie rodziców, czy tam jakiegoś innego członka rodziny. Jest dziwakiem, nie szkodzi nikomu, wtedy go nie zabierają do szpitala psychiatrycznego, bo jak nie biega z siekierą czy z nożem, nie grozi nikomu, no to mówi, a to taki dziwak, tam opowiada czasami jakieś dziwne historie, no ale taki już sobie jest, tak? I jakby no taka osoba no, no nie funkcjonuje w takim rozumieniu, jak my, że tak powiem, jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Że nie wiem, zdobywamy jakieś wykształcenie, potem zaczynamy pracę, czasami zakładamy rodzinę, tak? Czy to ona tego najczęściej jest pozbawiona. Tak? Ona pozostaje w sferze swoich właśnie rozmyślań, gdzieś tam sobie na uboczu funkcjonuje, tak jak mówię, najczęściej też jeżeli nie ma w rodzinie jakichś zasobów finansowych, no to jest po prostu biedna też po prostu w takim sensie materialnym, tak? Ale też no, nie kontaktuje się najczęściej z nikim albo tam, nie wiem, z bardzo niewieloma osobami, tak? Jest pogrążona w takim swoim świadku wewnętrznym, z którego czasami trudno jest jej wyjść i nawet jak się dostaje jakąś propozycję, na przykład może zrobimy to, może to jakaś praca chroniona, może coś tam innego, to ta osoba zwykle niechętnie do tego podchodzi. Mówi, ja tego nie rozumiem, ja tego nie znam, ja w ogóle nie jestem zainteresowana takimi rzeczami, takimi propozycjami. Tak? Dlatego tutaj jakby oprócz leczenia jakby farmakologicznego, nie wiem, psychoterapeutycznego jakiegoś wsparcia, no to
bardzo cenne są taki rodzaj pomocy. No tutaj Kraków może posłużyć za dobry przykład, tak? Gdzie te osoby są włączane właśnie do takiego no, tak zwanego normalnego życia, tak? Czyli na przykład w Krakowie funkcjonuje taki hotel, gdzie wszystkie osoby z obsługi są osobami z zaburzeniami psychicznymi. Nie mówię, że zawsze ze schizofrenią, ale często. I można zobaczyć tam, nie wiem, kucharkę, która leczy się psychiatrycznie, kelnera, który leczy się psychiatrycznie, recepcjonistkę, która się leczy psychiatrycznie, tak? Pokojowe panie, które sprzątające, tak, które też się leczą psychiatrycznie. I to jest jakby taki program, no, który jakby przywraca te osoby, można powiedzieć, w społeczeństwo, tak? Że mieszkają same sobie, nie? Tak, są też takie mieszkania chronione, tak zwane, tak, że tam jakiś opiekun dochodzi do tych osób, próbuje w jakiś sposób je, nie wiem, włączać różne towarzyskie też rzeczy. Jest też teatr prowadzony z osobami, gdzie aktorzy występują jako, znaczy gdzie osoby chore psychiczne występują jako aktorzy, tak? To są niesamowite jakby takie projekty, które uważam, że no powinny być jakby wszędzie wprowadzane, rozszerzane, tak? A na razie to wygląda dosyć słabo. Ale jest to kwestia organizacji pozarządowych najczęściej. Nie, w Częstochowie mamy Fundację Oczami Brata, czy nie jest Stowarzyszenie Jawa, ale tak czy inaczej potrzeby są znacznie większe. Mamy jeszcze jedno pytanie z sali, to już będzie ostatnie, drodzy Państwo, bo musimy w pewnym momencie wylądować, a chcemy też Państwa zostawić trochę z takim niedosytem. Tam Pan miał... Ja? Jeden... Pan był pierwszy. Takie jedno to drugie najkrótsze pytanie, ale to może nawet na to pierwsze. No, najbardziej pewnie jakoś do ojca będzie to pytanie skierowane. No, mianowicie, no, w ramach zajęć i uczestnicząc w zajęciach znacznie łatwiej jest jakoś wyobrazić sobie osobę, która ma jakieś zaburzenia, tak na przykład, no nie wiem, mamy klasyfikację właśnie, no na przykład jest, jeżeli wykazuje 5 tak, tych takich konkretnych zachowań spośród 10, no na przykład mamy to konkretne zaburzenie. Ale jak wygląda takie funkcjonowanie człowieka opętanego właśnie przed egzorcyzmami, tym bardziej w kontekście tego, że z jednej strony ta osoba sama nie chce egzorcyzmów, i jakby tak mówi, tak, że ich nie chce. I sama się do ojca nie zgłasza, tylko często rodzina to robi, na przykład. A z drugiej strony też mówi ojciec, że posługuje się szatan jakby czasowo tym człowiekiem, tak? Jakby zawładnie nią, tak jakby czasowo. Także na przykład, no nie wiem, czy tą znajomością języków, czy ta nadludzka siła. I co do zasady, to w tym czasie jakby przerw, tak, kiedy szatan jakby człowiek nie jest pod jego władzą, tak, to o czym mówiliśmy, że się nie posługuje tym ciałem człowieka, to jak funkcjonuje właściwie ten człowiek, tak? Normalnie. Tak? To znaczy, bo to mówię, no, o demon się, że tak powiem, ujawnia w momencie, kiedy ten człowiek zbliża się do Boga, czy w swojej modlitwie, albo jak idzie do kościoła, no to nagle nie może wejść fizycznie i to nie tylko na egzorcyzmach, tak? Ale raczej w takiej kwestii, a nie że wchodzi, bo jak ktoś mówi, że ale nie może wejść do kościoła i nie może wejść do marketu, no to już jest jednoznaczne, że problem nie jest, że to jest kościół, tylko że jest zbiorowisko ludzi, prawda? Ale... Czyli diabeł mu zupy nie wylewa, jak gotuje. No nie. I co jakby do zasady tej rodzinie jakby przeszkadza w funkcjonowaniu tego człowieka, że ona decyduje się zaproponować. No bo widać, co się dzieje, kiedy ten człowiek zaczyna chociażby idąc z nim do kościoła, tak? Albo na przykład się modlą i wtedy jemu coś się zaczyna dziać z nim, niepokojącego, takie symptomy, nie? Wtedy diagnozuje się, ale jeżeli ktoś no, żyje z dala od Boga i nie chce go i rodzina też, no to być może nawet nie wiedzą, że ktoś może być opętany. Czyli Boże. Teoretycznie człowiek, gdzie mamy pewność, że mamy opętanie, a nie na przykład no, jakieś zaburzenie, normalnie może na co dzień funkcjonować, tak? Jeżeli tak. By się na przykład nie zbliżał do stery sakru, tak? Czy normalnie tak, tylko za stary rytuał mówił jeszcze o takim objawie, znaczy to nie był objaw, po którym wiadomo, że jest egzorcyzm, ale to towarzyszenie stałej, ciągłej melancholii.
że ten człowiek jest smutny, więc być może też jest taki człowiek smutny na co dzień, ale no, jak ktoś nie jest religijny, czy nie chce być, no to taki człowiek nie przyjdzie, więc ja nie mam pojęcia. Tylko, że ktoś jest smutny, nie znaczy, że jest opętany, ale że taki smutek towarzyszy tym osobom raczej. To takie zimne strasznie, jeżeli przychodzą i jeżeli, no, przynajmniej tu podczas tych modlitw. Ale potem są bardzo radosne po uwolnieniu. No tak, właśnie to było. I nawet zazdroszczę im nieraz takiej żywej relacji, no. Takiej żywej modlitwy. Tak, to, mówiąc. To ta druga pytanie, o której wspomniałem, o jego skuteczności, że tak zapytam, egzorcyzmu, bo też mówił ojciec, że z własnej woli ten człowiek w pewien sposób chciał, tak, tego kontaktu z Jezusem, więc on w niego wielki kontakt wstąpił, tak, więc jeżeli chodzi o ten czas uwalniania, tak, spod jego władzy, bo one też trwają długo często egzorcyzmy, prawda? Więc to znaczy nie długoczasowo, w sensie jednego spotkania, ale długo ogólnie, sam proces uwolnienia, ponieważ warunkiem jest nawrócenie człowieka, czyli zbliżenie się do Boga. Czego on może nie chcieć? No, demon nie chce, a ten człowiek no też różnie. Bo też może być tak, że ktoś przychodzi nie dlatego, że chce relacji z Bogiem, tylko dlatego, że w tym stanie jest mu źle. I teraz jak to przekierować? No to i tu jest długoterminowa walka przede wszystkim, żeby ten człowiek zaczął się nawracać. No to już każda indywidualna sprawa. Jest tak, bo każda dziedzina ma swoje takie żarty. To człowiek po egzorcyzmach przychodzi do psychiatry, co panu jest? A czuję się taki samotny. Pani tu jeszcze miała jedno pytanie, to taką pigułę pani. To pani na górze mówiła, to sorry. Ja nie, właśnie chciałam powiedzieć, że nie chcę. Ale pani chciała. Tak, to w zasadzie to pytanie trochę powiązane z pytaniami pana. Bo chciałam zapytać o taki kontrowersyjny trochę temat o Medjugorje. Bo tak zastanawiam się, jak to się dzieje, że człowiek wybiera się na pielgrzymkę i tak mam wrażenie, że żeby pojechać na pielgrzymkę do Medjugorje, to już trzeba bardzo chcieć, na przykład tak z Polski. No i tam dzieją się różne rzeczy w zasadzie, mam wrażenie, kiedy wypływają filmiki do internetu, gdzie tam kobieta się rzuca, krzyczy, a trzech mężczyzn ją trzyma. Czy to jest opętanie? To nie jest, ja nie wiem. To, no to, właśnie, to, że ktoś się rzuca, jak się na to patrzy, co ja to jest? Ja bym też teraz zademonstrować. To jeszcze chwilę wytrzyma. To się na nas nie liczy. Nie wiem, czy byśmy miały zautrzymane. No ale ewidentnie te krzyki, które tam słychać, to nie są codzienne. Ale to nie są objawy krzyki. Zmiana głosu nie jest żadnym objawem. Osoba chora psychiczna też czasami się rzuca, tak? Też czasami w gwałtowny sposób się porusza, nie wiem, wyładowuje swoją ekspresję w tak bardzo impulsywny i gwałtowny sposób, tak? W związku z tym te rzeczy mogą towarzyszyć, ale po tym się nie diagnozuje, że ktoś zmieni głos, czy się rzuca, czy piana mu jest w buzi, to nie jest objaw demoniczny. Takie rzeczy towarzyszą objawom, ale to nie jest objaw, że coś na pewno takiego się dzieje. Cóż, drodzy Państwo, bardzo dziękujemy przede wszystkim panelistom za odwagę, czas i bardzo, bardzo inspirującą rozmowę. Państwu też za poświęcony czas, zaangażowanie, bardzo ciekawe, inspirujące pytania. Żeby sobie wszyscy nawzajem brawo pobić. Podobno w szpitalu psychiatrycznym jest cały oddział dedykowany właśnie Jezusowi. Którzy tam przebywają, no, z urejeniami. Ale na przykład mówił mi jeden z biskupów, że kiedyś szedł do szpitala, do normalnego szpitala, tak? I idzie na korytarzu, idą sobie tam do kogoś, no i nagle osoba z sali tam go przezywa, nie? No i biskup mówi, no to tam niektórzy tak nie lubią mnie, nie? A ta pielęgniarka mówi, ale ta pani jest niewidoma. No i wyszło, że rzeczywiście, no a wersja przyszła taka, demon wiedział przecież, nie? A ona nie mogła wiedzieć. No.